Jesteśmy już na streamie. Ruda, proszę o wyprostowanie się. Już. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej sesji horroru w Orient Expressie. Niech no tylko spojrzę. Ostatniej sesji w tym roku, 38 odcinku, będziemy kontynuować przygodę, którą tylko liznęliśmy, rozpoczęliśmy na poprzednim streamie, przygodę w Winkowci. Zanim rozpoczniemy przywitania, albo w ogóle zaczniemy sobie od tego przywitania, Filip, witam Ciebie bardzo serdecznie w roli Lorenza i zaczynam od Ciebie. Prawdopodobnie wiesz dlaczego, ponieważ marchewka wykupiła Twojej postaci automatyczny rozwój szczęścia. Dziękuję bardzo, przyda się niezwykle w tym przypadku. Dziękuję. Zdecydowanie tak. Dalej możemy się przywitać właśnie z osobą, którą poprosiłem o wyprostowanie się, czyli z Rudą, jako Lady Irene. Tak, dobry wieczór. Teraz będę już siedzieć cały czas wyprostowana. Jeżeli się zgarbię, to nie wiem, możecie wymyślić, co wtedy. Dobrze. Będziemy patrzeć. Myślę, że to tak będzie fair opcja. Oczywiście jest z nami Kłapi, jako Randall. Cześć, witam wszystkich i oczywiście no, wykupienie szczęścia równa się jeden punkt, ale lepszy wyrzucony jeden punkt niż żaden. To też prawda. Można ewentualnie nie rozwinąć szczęścia w ogóle, więc... Dokładnie. Dokładnie. Zawsze się to opłaca. Jest z nami Braxios jako Milton. No i cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tak jest, szczęście się przydaje. Myślę, że jest to tutaj chyba najcenniejsza umiejętność i bez niej byłoby nieraz ciężko. Chciałbym tylko powiedzieć wam, że jakiś rok temu zostało mi zarzucone, że nie jestem miłym mistrzem gry i nie respektuję tego, że niektórzy mają urodziny w niedługim czasie albo nie mają urodzin po prostu samych w sobie. Także dorzucam informację dość prostą. Braxios, w związku z tym, że masz urodziny za niedługo, to moim prezentem dla ciebie jest możliwość przerzucenia dowolnego rzutu, kiedy sobie tylko zechcesz na dzisiejszej sesji. To jest mój prezent. Dziękuję bardzo. To dopiero za tydzień, ale nie widzimy się, więc... A nasze zaległe przerzuty? Od dzisiaj zaczynamy tą nową tradycję. Właśnie, ja też... Od najstarszych, wiecie, to seniorzy przodem, więc... Wow. Ten szlak, no. Wow. Widzę, dziękuję za słowa uznania od Filipa. Filip, najbardziej poszkodowany w zeszłym roku, mam nadzieję, że już za niedługo będę mógł to w stanie mu zrekompensować. Informacja z czatu jest taka, że można trochę Braxiosa podgłośnić, tylko nie wiem, czy Braxios może sam siebie podgłośnić, czy ja muszę podgłośnić. Ja mogę siebie też podgłośnić. A ja muszę tutaj się pobawić z ramkami chwileczkę, bo mi się coś tutaj porozjeżdżało. To mnie zawsze lepiej przerzut niż utrudnienie. Możesz sobie wybrać. To jest będziesz miał utrudnienie. No dobra, albo mi gry będzie wybierał. Teraz mnie lepiej słychać. Podniosłem troszeczkę siebie, że tak powiem. Żeby stać. Dla mnie jest okej. Okay. Dobrze, dobra, dzięki. O, ja tutaj mam wyjechaną kamerę trochę na prawo. No fajnie się powiem. No jeszcze, może być. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze osoba, którą muszę przywitać specjalnie, ponieważ bardzo cieszymy się, Robson, że powróciłeś do nas po chorobie, mimo że jeszcze nie do końca zdrowy, ale trzymaliśmy za ciebie kciuki. Wysyłaliśmy moc życzeń, w ramach których miałeś się wykurować. No niestety nie udało się do końca, no ale jesteś z nami, więc bardzo się cieszymy. Ja najpierw chciałbym parę słów do Braxiosa. Brax, aby się żyło, aby się wiodło, aby się chciało i aby się mogło. Co do słów mistrza, cieszę się i mam nadzieję, że tak jak mówił na ostatniej sesji, nawet nie zauważyliście, że mnie nie ma. Dziękuję. Tak nie było. Mówił, tak mówił. To były moje słowa. Nie, ale tak naprawdę modliliśmy się o to, żebyś o twoje szybki powrót do zdrowia. Tak. Codziennie. Tak. Codziennie. Do dziś. Codziennie. Tak. Wszyscy bardzo gorliwie. Wszyscy zdecydowanie. Chyba do Nurgla, patrząc dobra po efektach. Kto wie?
Liczy się intencja. Modlitwa to modlitwa. Tak. No i oczywiście polecam sobie kupić kubeczek na święta. Chyba jeszcze karczmarz pakuje. Jaki kubeczek znowu? Ten nawet nie zauważył. Nie, ja nie patrzę na kamerę w tym momencie. Pytanie jest, do kogo się modliliśmy, ale to nie jest rozmowa na ten moment. Takie Q&A, co możemy sobie zrobić po nagraniu. Moi drodzy, czy gotowi jesteście? Tak jest. Gotowi. Gotowi. Ramen. Winkowczy nie przywitało was zbyt przyjaźnie. Przesłuchanie, które mogło zakończyć się dużo, dużo gorzej, na wasze szczęście, mimo niedysponowanego Hiroto, przebiegło całkiem sprawnie. Nie rzuciliście się w oczy w żaden sposób, mimo bagaży, które przewoziliście ze sobą. Widocznie tutejsza policja ma inne rzeczy na głowie niż przeszukiwanie, czy też poszukiwanie antyków, różnych dzieł sztuki. To nie Włochy, to nie Królestwo z Włoch i to musicie zostawić już za sobą. Niemniej jednak, każdy kolejny kraj, każde kolejne miejsce, które odwiedzacie, ma swoje własne problemy. Momentalnie na stacji dostrzegliście grupkę awanturujących się pasażerów Orient Expressu narodowości rosyjskiej, niemieckiej, być może austriackiej, którzy zostali dość brutalnie zapakowani do furgonu. Dodatkowo, niczym istne déjà vu, pojawiło się uczucie, gdy zobaczyliście dziewczynę, kobietę pędzącą ku wam, rzucającą się na szyję, tym razem Miltonowi i proszącą o ratunek. Sceny z Wenecji zagrały przed oczami. Czy to zawsze musi tak wyglądać? Czy ze wszystkich osób na stacji to wy musicie być wybrani kolejny i kolejny raz przez całkowicie przypadkowe osoby? Nie było jednak czasu na to, aby myśleć, aby się zastanawiać, czy może nawet odrzucać tę prośbę. Ponieważ mężczyzna, który gonił kobietę, wyciągnął nóż. Zawtórowało mu dwóch innych, którzy, wyciągając z połów płaszcza swoje rewolwery, wycelowali je w waszą stronę. Decyzja mogła być tylko jedna. Dokończenie wchodzenia do taksówki, a następnie odjazd z piskiem opon. Widzieliście jeszcze tylko przez tylną szybę taksówki, dość dużej tak naprawdę, bo przecież siedzicie w kilka osób w środku jeszcze z tą kobietą, jak mężczyźni wycelowują rewolwery w waszą stronę, ale zaniechają wystrzelenia. Podnoszą ręce, zginają łokcie, a następnie kierują się w stronę ciężarówki. Ciężarówki, do której wsiadają, a ciężarówka ta odjeżdża momentalnie. Nie jedzie za wami. Jedzie w innym kierunku. Już niknąc praktycznie za zakrętem, dostrzegacie również kilkoro policjantów, którzy dobiegają w tamto miejsce, być może zaalarmowani przez innych przechodniów czy pasażerów, którzy wysiedli z Orient Expressu. Ale to wszystko na marne, na próżno. Ani was, ani niedoszłych zamachowców nie ma już przy peronie, przy budynku stacji. Wy jednak jedziecie dalej, ściśnięci w taksówce. Nie wiadomo tak naprawdę gdzie, bo trochę nie było pomysłu, żeby szybko rzucić. Może domek, może Lowacki Dworacz. To była pierwsza myśl i automobil potoczył się w tamtą stronę. Kobieta oparła się plecami o kanapę, o fotel i odetchnęła dość głośno. Ta taksówka jest dość duża. Wygląda w środku, może nie jak limuzyna, ale możecie siedzieć przodem do siebie, żeby ewentualnie porozmawiać, ściśnięci ze sobą.
bądź co bądź, z bagażami wpakowanymi do tyłu, ale jesteście bezpieczni. A przynajmniej tak wam się wydaje. Kobieta musiała ochłonąć przez chwilę, zanim zdążyła cokolwiek wypowiedzieć. Czy ktoś z was jako pierwszy w ogóle podjął temat, dyskusję, odezwał się? Myślę, że Milton, jako ta osoba, która... No, na którą ta kobieta, że tak powiem, wycelowała swoją, że tak powiem, swój wybór. Po chwili, kiedy już widzimy, że strzały nie padły, myślę, że odwracam się i najpierw pytająco tylko patrzę na nią i dopiero po chwili dodaję, jak widzę, że ona jeszcze, że tak powiem, potrzebuje tej chwili ochłonięcia, pytam: dobrze, madam, to teraz może chyba czas jest powiedzieć nam, w co my się wpakowaliśmy, co pani nas pakowała. Kobieta kiwa głową, oczywiście. Stabilizuje oddech, następnie pochyla się nieco w twoją stronę, Miltonie, przede wszystkim. Na początku chciałabym przeprosić za bezpośredniość, z jaką podeszłam do pana i to, na co sobie pozwoliłam. I jednocześnie podziękować za pomoc. Nie wiem, kim byli ci ludzie, ale śledzili mnie już od jakiegoś czasu. Ja również nie jestem stąd. To nie jest moje miejsce. Przyjechałam tutaj, bo poprosił mnie o to mój ojciec. Ale nie znalazłam go tutaj. Miałam się z nim spotkać na dworcu. Rozumiem. Dobrze, ja może przedstawię się też. Milton McCoy. O, bardzo mi miło, panie McCoy. Z kim mamy przyjemność? Jasmina Morić. Morić? Odwracam się, patrząc po twarzach towarzyszy. To gdzieś minęło nam. To mignęło to nazwisko. Czy panie ojcem jest ten archeolog Dragomir, co tutaj znalazł jakąś bibliotekę, jakąś kryptę? Tak, mój ojciec przebywał w Winkowci, prowadząc prace wykopaliskowe. Nazwano to miejsce grobowcem krzyżowca. Świetnie się składa w takim razie, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać z pani ojcem. Prawda. Ja również bym chciała z nim porozmawiać. Czy byłoby mocnym nadużyciem państwa cierpliwości, gdybyśmy zmienili trochę trasę podróży? Nie wydaje mi się, żeby był to problem. A dlaczego? Potrzebowałabym podjechać chociaż na chwilę do hotelu Lerner. Otrzymałam list od mojego ojca. Poprosił mnie, abym, tak jak powiedziałam, dołączyła do niego na stacji tutaj w Winkowci. I... No nie wiem, może państwo sami chcą zajrzeć. Chyba problemu nie będzie. Lawrence łapie się za głowę. Po tej całej sytuacji, po powrocie emocji, rozbolała go ewidentnie ta rana, która jest pod opatrunkiem. Problemu chyba nie będzie. Mam nadzieję, że unikniemy ponownych pościgów albo co gorsza walk. Raczej tak. Chcielibyśmy uniknąć jakichś konfliktów, jakichkolwiek. No, ja również, jak najbardziej. Ale ostatni czas nie jest zbyt dobry dla mojego ojca. Podczas tych badań, które prowadził, ktoś włamał się tam, porobił zdjęcia,
potem opublikował artykuł w lokalnej gazecie na jego temat. Stąd wiemy o nim. No tak. Pani Wesna Femicz, z tego co pamiętam. Nie znam jej kompletnie. Kompletnie jej nie znam, ale wiem, że ojciec to mocno przeżył. Podejrzewał, że ktoś ujawnił informację prasie i teren wykopalisk zamknięto. Chyba nawet zwolnił całą ekipę, która tam pracowała. Bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie myślę, że nie będzie problemu. Przyjaciele, co sądzicie? Lawrence już się odezwał, a ty Miltonie, Randalu i Hiroto? Dobrze się czujesz, Hiroto? Wciąż trochę kręcimy się w głowie, ale tak, jeśli trochę nadłożymy drogi, to trochę dłużej posiedzę w tym pojeździe, więc nie będę narzekał z tego powodu. O, oczywiście. Jestem dobrze, dobrze, że lepiej się czujesz. Martwiliśmy się o ciebie po tym. Tak, to prawda. Zobaczyliśmy cię rano. Dziękuję. Naprawdę już jest lepiej. Nie, Hiro, to musisz wytrzymać jeszcze chwilę. Później dotrzemy do dworku, to odpoczniesz. Nie wyobrażam sobie, że miałbyś dzisiaj robić cokolwiek innego. Wytrzymam, moja pani. Ja też będę potrzebował trochę odpoczynku. Miltonie. Oczywiście. Jakieś przeciwbólowe lekarstwa, coś takiego. Ale Randalu, co myślisz o tym? Powiedz jeszcze ty. Ja spoglądam cały czas na tą kobietę, i odzywając się jej praktycznie tak, jakbym patrzył w punkt, ale zapytany, no tak, faktycznie to jest niesamowity zbieg okoliczności, że akurat pani trafia na nas, a my na panią. Zbieg okoliczności? Dlaczego? Czyżby państwo mnie szukali w jakiś sposób? Bynajmniej. Nie. Bardziej chodzi, że tego typu sytuacje nie spotykają nas rzadko. Wręcz przeciwnie. Rozumiem. Może po prostu macie państwo coś w sobie, co przyciąga innych ludzi. Od taka drużyna. Po prostu może ludzie czują się bezpiecznie przy was. Ja przynajmniej, kiedy zobaczyłam innych ludzi na peronie, a następnie zobaczyłam waszą piątkę, od razu wiedziałam, poczułam jakby to, że muszę przyjść do was. Droga bardzo pani. Ciekawe. Droga pani, czy ja wyglądam, czy patrząc na mnie wskazuje na opatrunek? Myślę, że tam może być, on nie krwawi obficie, ale jakaś plamka krwi może gdzieś tam być na bandażu. Czy ja wyglądam w tym stanie na budzącego aurę bezpieczeństwa? Drogi panie, rana jest czymś, co się zagoi. Chyba nie będzie żadnym nietaktem, jeśli powiem, że jest pan bardzo atrakcyjnym mężczyzną, więc poczucie bezpieczeństwa to normalna rzecz w takiej sytuacji. Ale w porządku. Tutaj nie chciałabym, żeby i pan poczuł się urażony. Zwraca się w swoją stronę, Miltonie. W końcu do pana podeszłam jako pierwszego. Ani trochę. Oczywiście też nie mam żadnych problemów z tym, żebyśmy zahaczyli, jak wspomnieli towarzysze. Przeczytaliśmy, rozumie pani też na zaskoczenie, przeczytaliśmy o tym przed chwilką w gazecie o pani ojcu i wpadamy na panią, to dla nas po prostu dość po prostu było zaskoczeniem. A jeszcze ci ludzie z bronią. No nie jest to codzienny widok, żeby do kogoś obcego ludzie celowali tak z bronią, skoro pani mówi, że ich pierwszy raz widzi. Rozumiem, że źle pani im z oczu patrzyła. Być może,
albo obawiam się, że ma to jakiś związek z moim ojcem. Wiem, że tutejsze serbskie władze nie pomogą mi tylko dlatego, że jestem Chorwatką. To jest problem. Problem dzisiejszej polityki tych czasów. I muszą być państwo tego świadomi. Wiele rzeczy trzeba załatwiać samemu. A wszyscy widzimy, jak to może się skończyć. Myślę, że nawet gdyby mnie tam zastrzelili, to policja mogłaby nie kiwnąć palcem. No. Pani, wobec tego, że to cała sprawa jest ma źródło polityczne? Myślę, że pewnie w jakiś sposób tak. Na pewno sprawia, że policja działa w taki czy inny sposób. Nie wydaje mi się, żeby to, że szukają mnie, miało jakikolwiek polityczny aspekt. Ja nie mam z tym nic wspólnego, tak jak powiedziałam, nawet nie jestem stąd. Rozumiem. Oczywiście. Dobrze. No nic. Powiedzmy tam kierowcy, że odwracam się. Mówię nazwę hotelu. Może, ja powiem. A tak, dokładnie. Kobieta odwraca się i w języku serbo-chorwackim bez żadnego problemu instruuje kierowcę tam, gdzie powinien pojechać. Następnie odwraca się z powrotem do nas. Dla mnie to dość trudne, ale i dziwne, ponieważ mój ojciec napisał do mnie list. Zazwyczaj nie pisał, a jak pisał, to robił to w języku serbo-chorwackim. Teraz jednak napisał go w pełni po angielsku. Tak jakby liczył na to, że nie tylko ja go przeczytam. Skoro powiedzieliście państwo o tym, że to może nie być przypadek albo zrządzenie losu, może chcieliby państwo na niego zerknąć. Może wam powie więcej niż mi. Oczywiście. Proszę. Chce go pani pokazać tutaj? Czy w fotelu? Nie, no, mam go przy sobie jak najbardziej. No, w takim razie chętnie go przeczytam. Myślę, że wszyscy go przeczytamy. Tak, rzucimy okiem chętnie. Bardziej, za pozwoleniem, że... oczywiście. Tak. Że chcemy spotkać się z pani ojcem, więc jeżeli to też by nas przybliżyło i umożliwiło nam spotkanie, myślę, że jesteśmy w tym momencie kwita. Kobieta uśmiecha się, a następnie z torebki wyciąga list, zgięty na trzy części. Nie jest on zbyt stary, ale odręczne pismo może troszeczkę przeszkadzać w odczytaniu, odszyfrowaniu go. Pokażę go wam w tym momencie i powiedzcie mi, czy jest on w miarę czytelny, chociaż dla was nie bardzo. Tak. Dobrze. Czy ktoś chce go odczytać? Czy mamy tutaj chętną osobę, czy ja mam mogę to zrobić? Przeczytać. No to czytaj, Hiroto. Najdroższa jest Mino. Ta budowla jest niezwykła. Jestem pewien, że nie jest to grobowiec. Dowiedziałem się kilku rzeczy o zakonie szlachetnej tarczy i jego historii. Większość tych informacji nie powinna ujrzeć światła dziennego. Szczegóły dotyczące wykopalisk, a także zdjęcia z miejsca prac trafiły do lokalnej prasy. Artykuł miał być atakiem na moją osobę, ale teraz obawiam się o bezpieczeństwo mojego odkrycia. Istnieją różne dokumenty i artefakty, które mogą być cenne dla pozbawionych skrupułów kolekcjonerów. Przepraszam za te ogólniki, ale nie odważę się napisać nic więcej, bo obawiam się, że ktoś może przechwycić ten list. Nie wiem, komu ufać. Najpewniej ktoś z mojego zespołu działa przeciwko mnie. Potrzebuję, żebyś jak najszybciej przyjechała do Vinkovci. Będę czekał na ciebie w hotelu Lechmer. Nie mów nikomu, że się tu wybierasz. Jeśli nie będzie mnie na miejscu, zostawię dla ciebie wiadomość w recepcji. Gdy dotrzesz do miasta, z nikim nie rozmawiaj. Udaj się bezpośrednio do hotelu. Wyjaśnię ci wszystko osobiście. Mam nadzieję, że uporządkujesz większe rzeczy do czasu twojego przyjazdu. Nie mogę znieść myśli o tym, że być może narażam cię na niebezpieczeństwo, ale nie wiem już komu ufać.
przywieź ze sobą proszę mój wojskowy rewolwer i pudełko nabojów, które trzymam w pracowni. Są tuż obok mojej ulubionej książki. Powinnaś pamiętać, o którą mi chodzi. Twój ojciec. Jasmino, jeśli mogę... Tak? Rozumiem, że wcześniej już jakieś listy od ojca pani dostawała. Proszę im powiedzieć, czy charakter pisma, czy układ słów... Czy ten list, no, poza tym, że w nietypowym języku nie wzbudza jeszcze coś innego pani podejrzeń? Jest pani pewna, że pisał to ojciec, a nie ktoś za niego, albo on pod czyimś wpływem? Jedna taka rzecz. Pismo się zgadza, jak najbardziej. To, że napisał go po angielsku, jest dla mnie dziwne, ale... Drugie, to kiedy czytam ten list, to ja wiem, że mój ojciec nie trzyma swojego rewolweru w pracowni, tylko w pudełku pod łóżkiem. Mam go nawet ze sobą. No i to o ulubionej książce. W takim razie niekoniecznie ten list musiał napisać pani ojciec. Ale pod przymusem. Albo pod przymusem, dokładnie. A co z tą ulubioną książką? Jaka jest? Właśnie. Mhm. Ulubiona książka to... Autorem jest Edward Gibbon, a tytuł to Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. No, wspaniała pozycja. Doprawdy. No, za dużo tajemnic, ale myślę, że jeśli dojedziemy do hotelu, to... Może wspólnie dowiemy się. Może będzie zostawiona notatka, jeżeli ojca chociaż tam... Chociaż notatka, jeżeli ojca tam nie będzie. Wiem też, że mój ojciec, kiedy wyjeżdżał tutaj, mówił o tym, iż zatrzyma się u swojego przyjaciela z Serbii, towarzysza z czasów wojny. Ja go nigdy nie widziałam, ale ojciec mówił o nim same dobre rzeczy. Mam nawet jego adres. Być może będę musiała się do niego udać. A to doktor Goran Belenzada. Doktor. Belenzaga? Belenzada. Rozumiem, że była pani już w hotelu, tak? W pokoju, który wynajmował pani ojciec. Nie, nie byłam. Teraz jadę pierwszy raz. Teraz idziemy w tym. Być może to, co znajduje się w liście, wzmianka o książce, może to, czego szukali ludzie, którzy dostali się do pokoju pani ojca, znajduje się właśnie też w tej książce. Jakaś wskazówka od niego. Może miał ją przy sobie. Może. Ale myśli pan, że coś mu się stało? Nie wiem. Nie będę tutaj wróżył z fusów. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie jest i... Nie ma też co... Ludzie, którzy... Tak, przepraszam, tak. Ale też myślę, że nie ma co już wszystkiego... Zobaczymy. Myślę, że skoro mamy wspólne plany wobec... Znaczy, my też szukamy pani ojca, chyba wszyscy się zgodzimy, że trzeba, że możemy sobie pomóc, prawda, droga pani, współpracować jakoś w jakimś stopniu. Nie widzę w tym żadnego problemu. Kompletnie. Jeśli... Nawet nie zapytałam, dlaczego szukacie państwo mojego ojca? O, droga pani, Miltonie, proszę. Myślę, że wszyscy mamy ten sam cel. Tak jak wspomniałem, czytaliśmy o nim w gazecie, o grobowcu Krzyżowca. Te czasy są, że tak powiem, jednym z naszych celów podróży, gdyż podróżujemy do Konstantynopola.
Prawie. Konstantynopola. Bardzo ładnie. Konstantynopola. I, że tak powiem, na trasie spotkaliśmy już troszeczkę historii związanej z krucjatami, no, więc akurat feralnie wydarzył się ten wypadek, w gazecie czytamy o tym, no, chcielibyśmy się coś troszeczkę dowiedzieć więcej, więc nasze zainteresowanie jest czysto historyczne. Rozumiem. Po prostu uznałam, że zapytam. Mówiliście państwo o tym przypadku, o tym, co was spotyka. Wydało mi się to trochę niecodzienne, ale tak, czemu miałabym wątpić, skoro to ja na państwa wpadłam i poprosiłam o pomoc? W twoich podróżach doświadczamy bardzo wielu przygód, dlatego mało rzeczy już nas dziwi. Można tak powiedzieć. Można też powiedzieć, że nie jest pani pierwszą damą, która wpada na nas na dworcu. Aż trudno sobie to wyobrazić. Teraz już powoli przynajmniej rozumiem, skąd to chyba brak zdziwienia albo bardziej zaniepokojenie a tym wszystkim. Mam nadzieję, że pierwsza dama, na którą państwo wpadliście, nie skończyła źle. Tak to ujmę. Nie, pierwsza, na którą wpadliśmy, siedzi z nami. I tutaj patrzę na Lady. To prawda. Rzeczy wyśmienity żart, tak. Gra słów. Natomiast druga, z tego co nam wiadomo, ma się całkiem dobrze. Także nie musi się pani martwić. Rozumiem, więc w takim razie swoją obecnością zamykam podium. W porządku. Z trzeciego miejsca także można się cieszyć. Ale... To zależy, oczywiście, jak się potoczy ta historia. To zależy, jak wysoko się mierzy, drogi panie. Mam się bać? Ja? Nie. Nic takiego nie miałam na myśli. Ja chcę po prostu odnaleźć ojca i dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku. Na pewno nie będę chciała zająć pani miejsca ani ruszyć do Konstantynopola. To nie jest moim celem. Cieszę się. Bardzo mnie to cieszy. Aileen uśmiecha się oczywiście bardzo uprzejmie i życzliwie, ale w oku jest taki błysk, że nie odpuściłaby swojego miejsca. Myślę, że dostrzegam to. Myślę, że spoglądałem na Lady Aileen, mając w pamięci właśnie przygody z Wenecji z wieloma damami, które tam się objawiły, więc uśmiecham się również porozumiewawczo. Oj, Lady Aileen, dobrze wiemy, że raczej nie tak łatwo bez walki nie oddasz swojego miejsca, prawda? W rzeczy samej, mój drogi. Może trochę dziegciu teraz do tej naszej rozmowy dodam, bo jednak nie jestem przyzwyczajony, że ludzie do mnie celują. Czy widziała pani ich przedtem w pociągu może też? Nie, dopiero na stacji, kiedy wysiadłam. Już wtedy wydawało mi się to dziwne. A kiedy próbowałam ich zgubić, ja cały czas gdzieś tam z tyłu widziałam, jak za mną idą. Widziałam, że po prostu ja jestem ich celem. A koniec końców natrafiłam na was, więc to było dość szybkie. No tak, czyli są tutaj raczej z tej okolicy. Pytanie, czy nie będą też czekać w tym hotelu, czy tam nie będzie komitet powitalny, że tak powiem, też na nas czekał. Myślę, że to warto się uzbroić w jakąś broń. Ona mówi trochę nerwowo, kiedy z torebki wyciąga w tym momencie ten rewolwer, o którym wcześniej wspominała, rewolwer ojca. Ja przynajmniej jestem gotowa. Jeżeli będzie trzeba, wywalczę sobie drogę do ojca albo do wiadomości, jaką zostawił. Jeśli będą państwo tak mili i pomogą mi ten jeden raz, kolejny raz, będę wdzięczna do końca życia.
Cóż, panowie, damie się nie odmawia w takiej chwili, prawda? Czyli rozumiem, że umie się nim pani posługiwać. Umiem. Zdecydowanie. Lata doświadczeń na polowaniach w tutejszych lasach, tutejszych mam na myśli całą krainę, nie poszły na marne. Zdecydowanie. To nie tylko mój wygląd i umiejętność posługiwania się 7 językami świata świadczy o tym, że potrafię sobie poradzić w życiu. To także umiejętność posługiwania się rewolwerem. A pani iloma językami się posługuje? Cóż, tylko 2. Daleko mi jeszcze do pani, ale wiele przede mną. Natomiast może swoje lata nie poświęciłam na naukę 7 języków, ale za to na naukę innych rzeczy. Zdecydowanie nie chciałam, żeby odebrała to pani ewentualnie jakiś przytyk. Proszę mi wybaczyć. W porządku. Nie o to mi chodziło. To bardziej ciekawość. Po prostu ciekawość, bo nie wiem jak to jest tam, skąd państwo pochodzicie. Jak mnie mam z Anglii, bo mówimy w tym języku. Ale tutaj po prostu trzeba sobie radzić z bronią, jak najbardziej. A jak się ma takiego ojca, jak ja miałam, to cóż, nauka języków to podstawa, jeżeli dochodzi do badań wszelakich. Jeśli będziecie państwo potrzebowali czegoś, bo wydaje mi się, że serbo-chorwacki nie jest językiem, który państwo znacie mimo wszystko, zdecydowanie mogę służyć pomocą. Panie, ale to prawda. Z tych wszystkich języków akurat serbsko-chorwacki nie jest tym, którego się uczymy najczęściej. Chyba żaden z nas. A jakiś inny? Włoski, francuski, turecki. Troszkę turecki trochę. No cóż, we włoskim nie pomogę. Ale francuski i turecki mówię całkiem biegle. Wybornie. Może po turecku. Ja uczę się. Po francusku mówię niemalże biegle, ale turecki chętnie przyjmę lekcję bądź 2. Nawet może tak być. Nie widzę żadnego problemu. Turecki. Myślę, że świetnym, jeżeli udałoby się nam znaleźć odrobinę czasu, to nauka języka tureckiego przydałaby się każdemu z nas, nie sądzicie, przyjaciele? Zdecydowanie. Tam, gdzie idziemy, się przyda. Aniale. Podstawowe słowa, chociaż zwroty grzecznościowe jak najbardziej. No, myślę, że z tym nie będzie problemu. Jeżeli macie państwo chociaż odrobinę talentu do nauki języków, powinno przyjść z łatwością. Ale to będzie chyba rozmowa na jakiś inny czas. Być może spotkamy się po odwiedzinach naszych w hotelu. Z tego, co usłyszałam, zatrzymujecie się państwo w dworku, tak? Pani nie? Nie. Ja nie podróżuję Orient Expressem. A, myślałem, że jechała pani razem z nami. Aha, nie. Przyjechałam tutaj innym pociągiem. Zatem gdzie pani się zatrzymuje? W hotelu? No właśnie, myślałam o hotelu, ale jeżeli, tak jak pan zauważył, jeżeli będzie tam niebezpiecznie, być może w dworku także znajdzie się dla mnie miejsce. Może jeszcze jakieś pokoje będą tam dostępne do wynajęcia. Że możemy się nie szkodzi sprawdzić. Dokładnie, możemy się nawet wstawić jako podróżni Orientem. Są nam winni przysługę, można powiedzieć. Prawda. Nie będę wnikać, co zrobiła obsługa w takim razie, że jest winna państwu aż taką przysługę, ale w długa porządku. Historia. W porządku, bardzo, bardzo dziękuję za wstawiennictwo. Niemniej jednak najpierw poczekajmy na to, co przyniesie nam los. Powinniśmy niedługo dojechać na miejsce. W Winkowci automobile nie są aż tak bardzo popularne. To mimo wszystko prowincja. I kiedy Jasmina mówi, to zdecydowanie dostrzegacie te rzeczy.
dostrzegacie szerokie ulice, ludzi, którzy nie spieszą się. Nie spieszą się w ogóle. Żyją tu i teraz. Budynki przybierają dziwne kształty, bo obok dworków, które wybudowane były w czasie, albo może na wzór dworków barokowych, stoją także charakterystyczne budowle, które zwieńczone są kopułami w kształcie, który przywodzi na myśl cebulę. Typowo wschodnie, może bałkańskie budowle mieszają się tutaj z tą częścią zachodnioeuropejską. I rzeczywiście, konie i dorożki mijane są przez was przez praktycznie cały czas. Automobile z rzadka. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą dostrzegacie na ulicach Winkowczy. To, że chodniki, a nawet i ulice same, okupowane są wręcz przez masę weteranów z niepełnosprawnościami. Widok ich nieustająco, cały czas przypomina o okropieństwach. Nie tylko Wielkiej Wojny, ale także i wojen, które miały miejsce na Bałkanach. Chciałbym, żebyśmy wykonali test historii dzisiaj jako pierwszy test wspólny. Lorenz, czy ty naprawdę zacząłeś od... Nie wiem. Ja bym chciał to sforsować. Myślę, że trochę to obudowując, faktycznie widok tych weteranów, który jest dla mojej postaci niezwykle jeszcze bardziej smucący, jako że darzy dużą estymą właśnie weteranów wojennych, sprawi, że trochę się odetnę z tej rozmowy. Będę spoglądał przez to okno. Może nawet zapalę papierosa. Wyglądając przez to okno, patrząc na tych niepełnosprawnych ludzi. Myślę, że jeśli ci się nie uda, to w tym swoim odcięciu możesz rzucić na głos jakiś komentarz, zostawię tobie go do wyboru, odnoszący się twojej przeszłości, twojej historii. Twojej, tego rewolwera, który masz, i przyjaciela. Może powiesz coś na głos, czego nie powinieneś powiedzieć, albo przynajmniej coś, co ukrywasz przez ten cały czas. Okej. Okay. Już. Dobra. 0-3. Ekstremalny sukces na tym forsowaniu. To odcięcie się skutkuje przyglądaniu się weteranom. Często pozbawieni kończyn, z zawiniętymi głowami, po prostu żebrzą, próbując przeżyć do następnego dnia. To nie jest walka z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień, tylko z dnia na następny dzień. Nie wiesz, Lorenzie, gdzie byś był. Czy może nie byłbyś jednym z nich, tylko gdzieś na ulicach Londynu albo w jakimś przytułku, gdybyś walczył, gdybyś poszedł na wojnę. Albo gdyby twój przyjaciel wrócił z niej. W jakim stanie by powrócił? Tego nie wiadomo, ale myśli cały czas mogą zasnuwać twój umysł. Ten dobrostan, jeśli w groteskowy sposób nazwiemy go tak, tych weteranów wojennych oraz kwestia szeroko rozumianych inwalidów, to sprawa, o której dyskutuje się nie tylko tutaj, nie tylko w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, lecz także i w pozostałej części Europy. Ale masz świadomość tego. Wydaje mi się, że też z własnych zainteresowań tematem, które przedstawiliśmy wcześniej, wiesz, że tutaj w Jugosławii tak naprawdę około... może nie około, to inaczej. Ten temat jest problemem. Problemem, który jest naoczny. Widać go cały czas.
kiedy doszło do walki serbskiej armii z Austriakami, znaczna część walczących pozostała ranna. Około, to właśnie to, co chciałem powiedzieć, około 40% żołnierzy serbskiej armii zginęło. I tutaj chyba rodzi się podłoże konfliktu, które ma miejsce i eskaluje także w Vinkovci, ponieważ wielu, naprawdę wielu Chorwatów walczyło po stronie Habsburgów i oni także od samego początku liczyli na to, aby zostali sprawiedliwie potraktowani, kiedy już kraje te zjednoczą się po wojnie. Ta sprawiedliwość ma swój upust w tworzeniu się organizacji czy też grup, które zrzeszają niepełnosprawnych weteranów powstałych w dużych miastach. Jedna w Belgradzie, serbska, i w Zagrzebiu, chorwacka, a także w pozostałych miastach. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, czyli w 1922, dochodzi do dużych, naprawdę dużych protestów przed budynkiem parlamentu w Belgradzie. Tam zbiera się około 6 tysięcy niepełnosprawnych weteranów. Ale teraz, tak naprawdę w momencie waszej podróży, też dowiedziałeś się, że wszystkie stowarzyszenia powoli zaczynają łączyć się w jedno. Jedno, które nazywa się, które nosi nazwę Związek Inwalidów Wojennych. I tutaj pojawia się kolejne pytanie i kolejny problem. W jaki sposób pogodzić Serbów i Chorwatów w takim tyglu? W tyglu, którym jeszcze jakiś czas temu walczyli oni przeciwko sobie, zadawali sobie te rany, przez które dzisiaj muszą siedzieć na ulicach, prosić o pomoc, nie móc normalnie funkcjonować. To dość bardzo przykry epizod. I nie dziwi to, że ty, Lorensie, odcinasz się na dłuższą chwilę. Odcinasz się, a kiedy w końcu wracasz do żywych, automobil powoli zaczyna zwalniać, a słowa Jasminy też chyba pomagają w tym, aby wyrwać cię z tych zamyśleń. Powinniśmy zaraz być. Jeszcze chyba dwie ulice maksymalnie. Boże, matku. W takim razie musimy się przygotować. Rozglądam się tam. Zostać. Proszę, tak z wkarza tam pukam moją laską. Proszę powolutku podjechać pod ten hotel, tak żeśmy mogli się przyjrzeć tylko. Wypowiadasz te słowa. Jeśli kierowca nie zrozumie, to Jasmina z pewnością pomoże. I tak, zdecydowanie wasza taksówka zwalnia, a wy dojeżdżacie do południowej części miasta Vinkovci. Widzicie, że ta część miasta jest czymś w rodzaju sektora, w którym szeroko eksploatowana jest, czy też pokazywana jest kultura tegoż miasta i samego królestwa. Zatrzymujecie się zwalniacie nieopodal dwupiętrowego, dużego budynku, w którym mieści się hotel. Zdecydowanie jest on połączeniem infrastruktury zachodniej, która dominuje, ale ma swoje elementy typowo bałkańskie. Wydaje się to być chyba najlepszym, najładniejszym budynkiem, który widzieliście do tej pory w Vinkovci. Czysto reprezentacyjnym. Na pewno stoi tam jakiś oddźwierny przed drzwiami i kiedy przyglądasz się temu wszystkiemu, Miltonie, a myślę, że reszta z was mu wtóruje, to nie dostrzegacie żadnych, nie wiem, niepokojących sygnałów, sylwetek ludzi, którzy stoją gdzieś w cieniu albo czekają tylko. Ten hotel wygląda zdecydowanie lepiej, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, niż hotel w Trieście. Albo przynajmniej bije od niego jakaś aura bezpieczeństwa w porównaniu do tego, co mieliście tam. Wygląda okej.
Ja szybko oglądam się przez ramię, czy przypadkiem za nami ktoś nie jechał, czy jeżeli my się nie zatrzymaliśmy, to gdzieś z tyłu też jakiś samochód nie przystanął. To jest dobra rzecz i łatwa do wyśledzenia, Hiroto, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, większość ruchu drogowego tak naprawdę to są jakieś konie, powozy, więc samochód gdyby za wami jechał, a tym bardziej ciężarówka, którą widzieliście wcześniej, to rzucałby się w oczy, więc oglądasz się za siebie, ale nie dostrzegasz niczego takiego. To co, może taksówka poczeka tutaj na nas? Tak, tak chyba będzie najlepiej. Ja mogę poprosić taksówkarza, aby poczekał. Będziemy wdzięczni. Zatrzymujecie się. Taksówka zajeżdża na coś w rodzaju parkingu przed hotelem. Jasmina odwraca się jeszcze na siedzeniu i przekazuje wiadomość kierowcy, a następnie możecie otworzyć drzwi i po prostu wyjść na zewnątrz. Panna Moritz robi to jako pierwsza i poprawiając jeszcze swój ubiór, schowając pistolet, ten rewolwer do torebki, spogląda w waszą stronę, jakby czekając tylko na potwierdzenie i na to, że ruszycie razem z nią. Chodźmy. No chodźmy, tak. Wysiadamy. Jak najbardziej. Z automobilu. Ja chyba pierwszy raz tutaj, Hiroto, w trakcie tej podróży swojego kika, który udaje laskę faktycznie, jako laski używa i gdzieś tam delikatnie się jeszcze podpierając, ale dziarskim krokiem podąża za towarzyszami, rozglądając się. Ja bym chciała tutaj iść przy Hiroto, właśnie może nawet pomóc w jakiś sposób, może podać ramię, żeby też mógł się trochę oprzeć, żeby właśnie nie ja na nim, a on na mnie. Zdecydowanie zostawiam tutaj panią Jasmin moim towarzyszom. Kiedy wysiadamy, ja się rozejrzę, czy tutaj jest jakiś jeden z tych inwalidów, których mieliśmy? Gdzieś tutaj w okolicy? Nie mówię, że pod hotelem, ale ulicę, po drugiej stronie ulicy, albo coś takiego? Myślę, że pod hotelem nie, albo po drugiej stronie ulicy też może być trudno, ale w pewnym jakby obszarze na pewno ich dostrzeżesz. Jeżeli to będzie tak na tyle blisko, żeby mógł odejść tak, odbić po prostu, żeby towarzysze nie czekali na mnie, bo to nie jest też mój cel, to będę chciał wyciągnąć myślę, że funta i wrzucić jednemu z nich, temu, który będzie najbliżej, do czapki. Nie powiem nic, jeżeli to będę robił, no bo tak się nie zrozumiemy, ale skinę głową tylko i wrócę do swoich towarzyszy. Myślę, że spotkasz się z podziękowaniem, ale słów nie zrozumiesz. To bardziej będzie kwestia wymiany spojrzeń. Może nie jesteś weteranem i nie mogę powiedzieć, że tutaj weteran zrozumie weterana, ale jak najbardziej zobaczysz to podziękowanie, może nie wzruszenie, ale raczej takie po trzykroć powiem, podziękowanie w oczach tego mężczyzny, który kiwnie ci tylko głową, zakryje czy to czapkę, którą trzymał gdzieś tam, zakryje ją ręką w tym momencie, schowając te pieniądze nieco głębiej, bo jeden funt, jego równowartość, no to jest... Znaczy trochę więcej, dużo więcej w krajach, które odwiedzacie poza Wielką Brytanią. Więc myślę, Lorensie, że do swoich towarzyszy będziesz wracać z poczuciem dobrze wykonanej misji i sprawienia tego, że ten mężczyzna mógł może przeżyć kolejne kilka, może nawet kilkanaście dni. Na pewno się do tego przyczyniłeś. W międzyczasie wy wkraczacie do hotelu i do jego lobby. Pomieszczenia tutaj są dużo bardziej przestronne niż hotel, który zapamiętaliście w Trieście. Wnętrza są czyste. Liczne dywany, po których teraz idziecie, wydają się być miękkie, tak jakbyście mogli się w nich nawet zapaść i położyć. Nie ma tutaj wejścia do restauracji, ale widzicie liczne przestronne pomieszczenia, które oddzielone są często szkłem od was w tym momencie w korytarzu, od korytarza. Pomieszczenia, które przygotowane są na przeprowadzenie koncertów, może jakichś recitali. Tak jak powiedziałem wcześniej,
Otel jest położony w takiej części tej miejscowości, dość małej miejscowości mimo wszystko, która jednak eksponuje tą kulturę. I on tym centrum kultury, tym domem kultury jednocześnie także jest. Momentalnie na waszym horyzoncie widzicie recepcję. Recepcję i kilku, nawet kilkunastu pracowników hotelu, którzy gotowi są pomóc. Jasmina spogląda w waszą stronę. Wydaje mi się, że nie mówią po angielsku. Może być trochę trudniej, więc jeśli nie mówicie państwo w serbo-chorwacku, a to już wiemy, albo po niemiecku, to może być trudno. Może ja z nimi porozmawiam, dobrze? Tak będzie chyba najlepiej. No, najważniejsze, tak, żeby dowiedziała się pani numer pokoju. A jeśli uda się tam wejść, to tym lepiej. Dobrze. Dobrze. Jasmina uśmiecha się, podchodząc do recepcji. Słyszycie pojedyncze słowa, takie jak Moritz, jak nazwisko, które pojawia się kilkukrotnie. I dostrzegacie, że recepcjonista przegląda w tym momencie księgę meldunkową, ale robiąc to w te i we w te, rozkłada tylko ręce. To jest dość uniwersalne. Możecie tylko odczytać to, że Jasmina każe mu sprawdzić jeszcze raz. On to robi z grzeczności, ale kolejny raz rozkłada ręce, mówiąc coś w niezrozumiałym dla was języku. Ale język gestów mówi wam wszystko. Prawdopodobnie doktora Moricza w księdze meldunkowej tegoż hotelu nie ma. Jasmina odwraca się w waszą stronę, nieco zbita z tego wszystkiego, ale jeszcze zanim podejdzie do was, pyta się. Zadaje jeszcze jedno pytanie, które mężczyzna musi chwilę pomyśleć. Odchodzi w stronę regału, w stronę półki z szufladami, która jest za jego plecami, a następnie w charakterystycznym wyciąga może nie list, ale kopertę, zapieczętowaną kopertę i podaje ją Jasminie. Kobieta odbiera tą kopertę, spogląda na nią, potem spogląda na was i już teraz w języku angielskim: nic nie rozumiem. To znaczy, jest wiadomość, ale ojciec nigdy nie zameldował się w tym hotelu. W takim razie nasza teoria coraz bardziej prawdziwa. Teoria? Może użył innego imienia, może Edward Gibbon, po to mówił o tej książce. Może pod pseudonimem się tutaj ukrywając. Albo ten przyjaciel. Zresztą może dowiemy się więcej. To jest z wiadomości. Z wiadomości otworzy pani list i... Dokładnie, coś. Tak jak Randall mówi. Dobrze. Ja mimo wszystko chyba zostanę tutaj w tym hotelu, mówi spoglądając na was. Przełamuję. Jest pani pewna? Tak, może się tutaj jednak pojawi, ale zobaczmy, co tutaj jest. Ona przełamuje pieczęć. Na kopercie tylko są moje inicjały, no, jak nic, J i M. Pieczęć? No tak, wosk. A po prostu wosk, czy może tak, jakiś... zwykły wosk. Ona już przełamała go tak naprawdę. Nie było tam żadnych śladów. Dziwne. Powtarza kilka razy do siebie i podaje wam tą kartkę, bo to jest naprawdę tylko kartka. Tylko kartka. Czemu dziwne, czy coś pani to mówi? Tak. No właśnie, nazwiska to są, ulica, co to jest? Nie mam pojęcia. Jasmina rozkłada skrzydło ręce na bok. Czyli musiał tutaj dotrzeć. Zwonarska, Kralia, Dzwonimia. Pani ojciec jest archeologiem, może w bibliotece
miejskie, uda się nam coś znaleźć. Może to jakiś szyfr? O tym pomyślałem. Możemy się tam udać, już, jak już się zameldujemy i odpoczniemy. Ja nie wiem, czy w Winkowczy jest biblioteka. Jak to? Może to... Może to jakieś nazwy ulic. Dajmy no właśnie. To, nie wiem. Grbacka. Sprawdźmy na mapie. Być może to jest jakiś zbieg tych ulic. Może, który... to prawda. Ale jeszcze jedna rzecz. Myślę, że moi towarzysze mnie poprą, pani Jasmin. Myślę, że zostawanie tutaj nie jest dobrym pomysłem sama, biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce na dworcu. Tam przynajmniej będziemy wszyscy razem i będziemy mogli na siebie patrzeć, pilnować się. A tutaj zostanie pani sama. Wiem, że hotel wygląda dobrze i tak dalej, ale no sama mówiła pani, że trzeba przed jeszcze chwilę o przedzieraniu się i walce o tą notatkę. Lawrence ma rację. Tamci ludzie nic sobie nie robili z policjantów na będących na dworcu. Myślę, że jak najbardziej słusznie pani zrobi, jeżeli uda się pani z nami do dworku, ale to decyzję zostawiam. Oczywiście. My nie możemy nic kazać przecież. Prawda? Miltonie, Hiroto, co myślicie? Zgadzam się z tym, co powiedział pan Lawrence. Zostawanie tutaj nie byłoby dla pani bezpieczne, a tym bardziej, że nie zostaliśmy tutaj pani ojca i nie wiadomo, co z nim się stało, więc obawiałbym się, że pani podzieli jego los i również zniknie. Chyba, że my tutaj też może zostaniemy. Hotel wygląda całkiem znośnie. Jeszcze mam pytanie. To, co jest napisane poniżej, uważaj na siebie, to jest po angielsku? Po angielsku. Wszystko jest... Dobra. I charakter wygląda podobnie do tego, co widzieliśmy w liście. Nie jestem grafologiem, więc... Myślę, że tak. Myślę, że wydaje się być podobna. Zdecydowanie zgadzam się z moimi towarzyszami. Jeżeli zechce pani tutaj zostać, to dla mnie nie ma jak najmniejszego problemu. By również też tutaj się zakwaterować. Zresztą. Co za różnica. Dokładnie. No. Ale możemy tam też... Tak czy inaczej, pani nie powinna zostawać sama. O właśnie, dokładnie. Dziękuję za państwa sugestie. Ja mimo wszystko swoją obecnością nie chciałabym w żaden sposób jeszcze dodatkowo zmieniać państwa planów, więc myślałam o tym, żeby tutaj zostać ze względu na to, że być może ojciec się jeszcze pojawi, a poszukać go w taki czy inny sposób, ale jeśli chcieliby państwo pomóc dodatkowo, ja... Może udalibyście się państwo do doktora Belenzady. Może ojciec jak najbardziej tam zostawił jakieś informacje. Myślę, że to będzie nasz następny krok. Może on będzie wiedział te trzy nazwy. Ja sobie tam wyrywam z notesu, te zapisuję je, kopiuję. Może on coś rzuci, ale to co oczywiście Randall powiedział, skłaniam się, myślę, też warto by sprawdzić na mapie po prostu tutaj. Właśnie dlatego też się rozglądam, bo czasem gdzieś tak jest, że mapa jest... Recepcji może poprośmy, może właśnie, mają mapę. Być może, no. Dobrze, Randallu, to tutaj nie chcę być arbitrarny, więc wykonaj test szczęścia. Jeżeli ci się uda, to jakąś mapę na pewno zobaczysz. Wow. 07. Właśnie. Nie jest to zbyt duże miasto, więc mapa jego, jeśli ma być w jakimś miejscu wyeksponowana, no to tak, rzeczywiście, jeżeli możemy to nazwać, to miejsce nazwać centrum kultury, to lepiej chyba trafić się nie dało.
Może nie jest to tuż tutaj gdzieś w recepcji, czy też za recepcją, ale jakaś mapa, która oprawiona jest w szkle, zawieszona na jednej ze ścian obok stoliczka kawowego, który ustawiony jest na korytarzu prowadzącym gdzieś dalej, może już nawet do pokoi znajdujących się na parterze. Ona tam wisi, dostrzegasz ją i wydaje się, że jest to mapa aktualna, że to nie jest jakaś mapa sprzed iluś albo kilkuset lat. Myślę, że podejdę tam i spróbuję wyszukać któryś z tych nazw, a być może wszystkich, albo upewnić się, że... Idę z Randalem. Dobra. Dobrze. Wydaje to mi się bardzo prawdopodobne. A jednak co czworo oczu, jeżeli ktoś by chciał się odłączyć, to zawsze to nie dwie, to nie dwoje, żeby szybciej wyszukać. Czy pani ojciec miał wrogów? A myśli pani, myślała pani o kimś takim? Ja tutaj zagaduję ją w takim razie z racji, że Randall i Milton odeszli. Dokładnie, mówiła pani, że użyła pani takiego zwrotu, że z pani ojcem języki były wymagane i tak dalej. Domyślam się, że pewnie, czy było to jakieś życie pełen wrażeń? Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało. Po prostu kiedy jest się córką archeologa, dużo się podróżuje po świecie, więc czy to Bułgaria, Rosja, Turcja, Niemcy, wszystkie języki tutaj na Bałkanach, Francja, czy nawet język angielski, przecież tak uniwersalny w dzisiejszych czasach, były potrzebne, były zawsze wymagane. Ojciec zawsze mówił mi, że powinnam uczyć się tych języków, więc to robiłam. A chyba mam do tego talent, bo nie potrzebowałam dużo czasu, żeby zaczynać mówić w miarę płynnie. Nie było to życie pełne przygód. Właśnie tym bardziej zdziwił mnie ten list od ojca i to, że nie widziałam go ani na stacji, ani tutaj. Dlaczego go nie ma? On nie zwykł posługiwać się jakimiś pseudonimami czy czymś takim. Ale a w ostatnim czasie, w listach, jakie do pani pisał, nie mówił, co go martwi? Czy coś takiego się mogło pojawić? A nie martwił się. Wręcz przeciwnie, był bardzo podekscytowany możliwością pracy tutaj i dozorowania tych wykopalisk. Ten grobowiec krzyżowca wydawał się być, nie wiem, całym jego światem. Ale nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że miał jakąś manię na tym punkcie. Po prostu ojciec, kiedy dostrzegał możliwość odnalezienia czegoś, to zniknęło w odmętach historii, to poświęcał temu całe swoje serce, całe swoje życie. A czy pisał do pani o jakimś znalezisku? Czy udało mu się coś znaleźć? Nie, konkretnego? Nie. Następny list to ten, który mam przy sobie. Rozumiem. Ja. Przepraszam. Nie, chciałem powiedzieć. Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, które teraz tak mi się nasunęło. Czekamy tutaj na panów. Jeszcze to mam jedno ostatnie. Proszę. Na początku listu pada nazwa zakonu. I brzmi to trochę tak, jakby wiedziałaby pani, o czym mówi ojciec szlachetnej tarczy, jego historii. Coś pani wie na ten temat więcej? Czy to jest coś nowego dla pani? Ja nie jestem specjalistką, jeśli chodzi o historię, ale wiem, że ojciec jakiś czas temu, może pół roku jak nie więcej, zainteresował się tym tematem bardziej. Poszukiwał informacji związanych z tym zakonem i kiedy w końcu doszło do niego, dowiedział się, że może poprowadzić prace wykopaliskowe także połączone z tym tematem, to poszedł w to jak w ogień. Ale chciałabym pomóc. Niemniej jednak, dopóki nie porozmawiacie państwo z nim, myślę, że ja niewiele się tutaj znam. Rozumiem. Randall, Milton, wy odchodzicie na chwilę. Podchodzicie do mapy, aby przyjrzeć się nazwom ulic. Nie jest to zbyt wygodne zajęcie. Szukacie
Zagrebackiej, Dzwonarskiej, Kralii Dzwonimia. To coś bardzo ogólnego. Ale przyglądając się tej mapie... Tak, tak. Znajdujecie to. Przeglądając ją, te słowa nabierają znaczenia. Tworzą coś w rodzaju trójkąta albo fragmentu miasta. Widzicie fragment ulicy o nazwie Dzwonarska, a pomiędzy. Widzicie fragment pomiędzy, jakby, które przecinają dwie inne. Zagrebacka i Krelia Dzwonimia. Jest to wąski ułamek tejże ulicy, tej zagrebackiej, przepraszam, tej dzwonarskiej, pomiędzy tymi dwoma ulicami, ale no nie macie tam, nie wiecie, co tam się znajduje, nie ma tam żadnego konkretnego adresu, niczego takiego. Niemniej jednak na mapach często nanoszone jest, czy jest to zabudowa, czy są to jakieś tereny zielone i wydaje się, że od kątu, od załomu pierwszej ulicy do załomu drugiej ulicy jest tam ścisła zabudowa. Jest to szereg jakichś budynków. Spoglądam na Miltona z takim delikatnym uśmieszkiem gdzieś w kąciku ust. No, to chyba coś mamy. Myślę, że chyba tam od razu powinniśmy się udać, póki trop jest, jak to mówią, świeży. W swoim fachu detektywi świeży. Tak mi się wydaje. Druga sprawa. Nie wiemy tak naprawdę, a może wiemy, ale nie zapytaliśmy. Gdzie znajdziemy tego całego... Doktora? Gorana? Doktora. Myślę, że od razu możemy zaraz, jak wrócimy, zapytać się i zobaczymy te adresy. Może się okaże, że to jest to samo miejsce, że jeden i drugi... Możliwe. Że wskazywał w ten sposób, gdzie teraz jest. Jeżeli nie zatrzymał się tutaj, może właśnie miejsce, gdzie mieszkał, to u tego doktora. No ale chodźmy. Tak. Znaleźliśmy co chcieliśmy. Wracamy, myślę, z takim lekkim uśmiechem. Z daleka już chyba widać. To było to. No tam, panowie. Znaleźliście coś? Coś znaleźliśmy. Te ulice charakterystycznie łączą się i ewidentnie pomiędzy nimi znajduje się być może ciąg jakichś budynków, w których może coś być. I myślę, że razem doszliśmy do wniosku, że z Miltonem, że warto by to sprawdzić. Jasmino, czy... O, przepraszam. Może przejdźmy od razu na ty, bo będzie chyba prościej. Randall. Rzeczywiście, tak zdałem sobie sprawę, że to nie miało miejsca. Gdzieś tam jakieś oficjalne przedstawienie się. Jasmino, wiesz, gdzie mieszka doktor Belenzada? Tak. Mówiłam, że mam jego adres. Mogę go podać bez problemu. No. To proszę, to sprawdzimy. Poprosimy w takim wypadku. Miejsce, tak. Właśnie. Kobieta. Może nawet łatwiej dla niej będzie, kiedy poprowadzi was w stronę mapy. Ona opowiada, przekazuje wam, albo nawet podaje wam notkę z adresem konkretnym, a następnie wskazuje palcem na mapę. Jeśli chcecie przejść wszyscy na mapkę, to będzie mi łatwiej pokazać to. Ponieważ wy jesteście w hotelu. I tutaj. Ona pokazuje, iż jest to całkiem niedaleko, bo jest to tu. A, dworek jest po drugiej stronie rzeki. Tak. Dworek jest dalej. Czyli zna pani jednak trochę tutaj, widzę, miejscowość, skoro... Nie, uznałam, że jeśli chodzi o taką rzecz, to przynajmniej muszę wiedzieć, gdzie to się znajduje.
ale niech pan sobie nie myśli, że jestem specjalistką. W Winkowci nie byłam wcześniej. Po prostu kwestia przyjrzenia się mapie. Oczywiście. Dobrze. Mam propozycję. Podejmijmy decyzję, gdzie chcemy się zatrzymać. Odpocznijmy chwilę, w sensie, Miltonie, jakbyś mógł spojrzeć nad moją głowę. Tak. A potem doktor Goran albo ten zbieg ulic, który proponujecie panowie. Co myślicie, moi drodzy? No, zbieg ulic, ja bym głosował, żeby najpierw tam, skoro to jest bezpośrednia wiadomość od ojca Jasminy. Tak, tutaj nie ma co zwlekać. Niech tak będzie. Nie zaszkodzi, może akurat ktoś coś interesującego się tam pokaże, co będziemy mogli poruszyć w rozmowie podczas z doktorem. Tak. Miejmy się na baczności, jednak ta notatka wydaje się bardzo zbieżna do listu, który ma jednak nieścisłości i tak jak wspomniałem, być może był pisany pod swego rodzaju presją. A ta notatka specjalnie ma zadanie również wprowadzić w błąd. Nie wiem, być może moje myślenie idzie zbyt daleko i jest zbyt podejrzliwe, ale jednak wiecie, przyjaciele, co mam na myśli. Musimy się trzymać na baczności, to prawda. Randall, już nie raz ten twój zmysł, jak ja go nazywam, dobrze, że tak powiem, kierował się ten twój kompas, także jak najbardziej myślę, każdy z nas będzie bardziej jeszcze czujny niż zazwyczaj, skoro poruszasz ten temat. W takim wypadku... Gdzie się zatrzymujemy, wybierzmy. I dokładnie, gdzie się zatrzymamy. Jasmina, czy obstajesz przy tym miejscu, czy wolisz jednak dworek? Nie chcę państwa wstrzymywać w żaden sposób, ale tutaj mam przynajmniej szansę, że mój ojciec może się pojawić. Jasmino, proszę. Tak? Udajmy się najpierw te dwa miejsca, niech rezultat naszej podróży będzie wpływać na twoją decyzję co do wyboru noclegu. Być może tam cokolwiek się wyjaśni i... Wciąż my musimy wybrać miejsce, jeżeli chcemy. To znaczy... Gdzieś. Dokładnie, pan Lorenz ma rację. Trzeba mimo wszystko jakiś pokój wynająć. Ja też jeszcze nie mam nic tutaj. W takim razie zatrzymajmy się tutaj. Na jedną noc zawsze do dworku możemy dotrzeć. Dobrze, tak zrobimy. Mam od razu dwie pieczenie na jednym ogniu. Jak to się mówi. Chodźmy do recepcji w takim razie i dopełnijmy formalności. Myślę, że jak najbardziej. Wynajęcie pokoi nie będzie tutaj problemem, zwłaszcza dla was. Jasmina także opłaci sobie pokój. Miejsca, które zajmiecie, z pewnością będą lokowane na drugim piętrze. To będą duże, przestronne pokoje z wygodnymi łóżkami. Myślę, że pojedyncze mimo wszystko, tak jak już chyba się przyzwyczailiście. Chyba, że macie inny pomysł, chyba, że chcecie spać w podwójnych pokojach, to tego wam oczywiście nie zabronię. Takie pokoje także są dostępne. Jasmina uda się do swojego pokoju, a wy... Myślę, że jeszcze możecie pozostać w tym momencie na korytarzu, żeby ewentualnie zdecydować albo wejść do jednego z pokoju i porozmawiać na osobności. Ja od razu zaznaczę, że chciałam mieć pokój sama. Naturalnie. Bardziej pytanie kierowałem do panów tutaj. W domyśle. Ale dziękuję, że zaznaczyłaś, że chcesz mieć sama. Proszę bardzo. Może z Jasminą zawsze. Nie.
Nie, dziękuję. Nie, panowie, który z was tym razem z Jasminem? Lorenz już. Lorenz, no z nich, no. Ty, Lorenzie, już tam swoją panię znalazłeś. Teraz ale jest daleko. A to nie, to nie, to ja będę decydował. Co, ty jak marynarz, port, to... Myślę, że będziemy chyba osobne, tak jak już zatrzymujemy się, tak będziemy to robić. Natomiast inne jeżeli chwilowo nie ściga, jest bezpiecznie, tak. To... Jeżeli chodzi o porozmawianie, to może nie od razu to, ale ja mimo wszystko będę, nawet pójdę do Miltona, zapukam i wskażę po patrunek, mówiąc, że czuję, jakby mi ktoś wiercił dziurę w głowie. Możesz na to spojrzeć. Tak, tak, dajmy sobie ten czas, dajemy znać taksówkarzowi, że tu już zostajemy, bagaże wypakowujemy i ja, że tak powiem, i tak samo chyba Hiroto tam też powinienem zajrzeć. Także ja też może, jestem w pełni. To może spotkajmy się wszyscy u Miltona, że my tak załóżmy. Spotkajmy się u Miltona, tak. Możemy. Ja będę siedziała w gabinet i piła herbatę. Tak, ja tylko będę piła herbatę w takim razie. Przyglądała się pracy. My będziemy opatrywani. Dokładnie. Ja zaranżuję tutaj, czy w toalecie, czy gdzieś obok, no nie będę tutaj, że tak powiem, przeprowadzał że tak powiem, najprostszych tych takich zabiegów, to jednak co dla oczu lekarza, to dla oczu lekarza. A to wiadomo, to oczywiście, że tak. Ja będę jak te starsze kobiety w poczekalni siedziała w saloniku pijąc herbatę. O, nie kołaj się. Może zamówimy coś do jedzenia trochę też, żeby... O, to prawda, to prawda. A ja w tym czasie, że tak powiem, przyjmę pacjentów. Prośbę mam tylko jeszcze do Jasminy, czy moglibyśmy się wymienić numerami pokoju, a najlepiej jakby też była na drugim piętrze, tam gdzie my, żebyśmy wszyscy czuli się w miarę bezpiecznie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Okay. Ja myślę, że nawet jak się żegnaliście na piętrze po prostu, to widziałeś, do którego pokoju ona wchodzi, więc tutaj nie będzie. Jasne. Nie będzie żadnego problemu. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze tą sesję leczenia w takim razie i zaraz przejdziemy sobie do chwilowej przerwy, ale wykonajmy to jeszcze na wizji jak najbardziej. Dobra. Medycyna? Powiedz najpierw, kogo chcesz opatrzeć, a później będziemy... No najpierw Lorenza, który no... Najciężej ranny chyba. Najciężej ranny. Dobra. Więc to chyba samo. Czyli medycyna, prawda? Medycyna. Jedziemy. Proszę, zdaj to. 39, jest okej. Okay. Dobra. Dobrze, jak najbardziej. Tylko muszę sobie jeszcze zerknąć na to, jak to będzie wyglądało. Czyli to jest wyleczenie 1D3 punktów wytrzymałości. Już. Ja rzucam czy Brax? Tak, rzuć, ty rzuć. Ty rzuć. Dobra. Twoje ciało, ty się. Jedyneczka, ale ja ci ściągam status ciężkiej rany w tym momencie. No, i poważnej dobrze. Rany. Dobrze się goi wszystko, Maurensie. Możemy zdjąć już ten opatrunek? Mam dosyć tak, tego bandaża. Tak, już jak najbardziej. Dam ci jeszcze i tak tabletki przeciwbólowe, ale już ten opatrunek nie będzie potrzebny. Wybornie. Dziękuję ci, Miltonie. Hiroto wygląda. Więc ja idę. Jak dobrze. Tam pokaż. I też medycyna. Lecimy. Więc jak najbardziej. Tutaj cyk. I cyk, patrz, bang. 06. Więc też 1D3. Hiro, to teraz dla ciebie. Chociaż nie rzucaj. Myślę, że przy ekstremalnym możesz sobie dopisać 3. Po prostu 3. Chyba nawet tak jest, że 3 po prostu się tak... Zróbmy w taki to sposób. Czy ktoś no to, jeszcze? Tak. Panie Miltonie, że pana metody są ma niezawodne, a dużo lepiej. Dużo lepiej. Sam był sam jakby Hiroto po ściągnięciu tych patronków jest zdziwiony tym, jak dobrze wszystko się zrasta. To dobre towarzystwo i nasze wspólne, że tak powiem, przebywanie działa na nas pozytywnie i to mówię jako lekarz z doświadczeniem. Jeżeli będziesz potrzebował jakiś jeszcze... tabletek przeciwbólowych, czy mam jakiś ziół zaparzyć, też się znajdzie. I bardzo dziękuję, będę Milton, korzystał. I Milton, nie, panie Miltonie. Hiroto, tyle już przeszliśmy. Oczywiście, panie Miltonie, z takim uśmiechem wycofuję się. No,
Dobrze. Czy coś jeszcze, Randalu, czy... No naturalnie, no sam zobacz, jak te blizny, chyba się jakoś... A, widzę. Babrają, no. A czy blizny, no. Strupy, o. Mam tutaj maść. To co, jeszcze raz medycyna? Dawaj. Jadę. Au. Normalny sukces. To już 1-3. Spokojnie, nie ruszaj się, tu nasmarować trzeba. Tutaj maść mam. Rzucaj 1-3. Trójeczka, bardzo ładnie. Nice. No. To już się goi, także... A teraz mam pytanie, bo ja mam 9 punktów na 11. Możesz sam sobie pomóc. Naturalnie, że możesz sam sobie pomóc. Dobrze. Pierwsza pomoc albo medycyna, jak uważasz? Nie, to nie jakoś ci pomóc, przytrzymać lusterko? O, jak mógłbyś, tak. To ja spróbuję tą pierwszą pomoc, bo chcę ją. No zawsze jeden punkcik sobie dodasz. Ja właśnie zobaczyłam, że ja mam 13 na 15, ale ja to tak zostawię po prostu. Pasuje, nie? No, ja to zostawię. Dobra. I tu się nie udaje. Tak, że kciuk. I tu się nie udaje. Lusterko źle trzymałem, bo się nie patrzyłem. Odwracałem się. Chodzi. No to wszystko wiemy w takim razie, że to jest wina Lorenza. Ale takim rozluźnieniem, takim luźnym aspektem zaproszę was na parę minut przerwy, moi drodzy. A po niej jak wrócimy, to już zdecydujemy, gdzie będziecie zmierzać dalej. Parę minut przerwy przed nami. Dobra, jesteśmy po przerwie, powinniśmy być już widoczni i słyszalni, więc możemy wrócić. Po tych zabiegach medycznych przeprowadzonych przez Miltona już trochę straciłeś siły, może chęć na to też, Miltonie, żeby pomagać jeszcze sobie teraz. Gdzieś tam może obwiązałeś coś, sprawdziłeś, uznałeś, że jest w porządku, więc poddałeś się z jakimś większym leczeniem, bo też nie było czasu. Trochę minęło w hotelu. Dzień, że tak powiem, rozwinął się, jest już chwilę po południu, czas na jakiś obiad, być może zjedzenie go w hotelu też jest dobrym pomysłem, bo od śniadania, które no było dość obfite, no minęło już trochę, już minęło kilka godzin, więc myślę, że nawet mogliście sobie zamówić to śniadanie do hotelu, do pokoju hotelowego i przy tym śniadaniu, przy jakimś jednym dużym stole, który znajduje się w pokoju Miltona, możecie podjąć jeszcze te decyzje na to, co zrobicie dzisiaj. Przez te jeszcze, myślę, spokojnie 3 godziny, kiedy będzie jasno, a później jak będzie ciemno, to też możecie działać naturalnie. Ale pamiętajmy nadal, że mamy początek roku 1923. Więc chcąc, nie chcąc, muszę oddać wam głos, abyście zdecydowali, co robicie, że jeżeli już się zbieracie, no to też taką deklarację będę prosił. No to co, moi drodzy? Zbieg ulic, który znaleźli Randall z Miltonem na początek. Tak, myślę, że to jest dobry trop. A potem doktor, jeżeli czasu nam starczy. A potem doktor. I ewentualnie, może nie dziś już, ale ta gazeta. Tak. Skąd ona była, ten cybalizm? Może tam trzeba zapytać. Pamiętacie, co w tym artykule, że autorka, czy autor, już nie pamiętam teraz, autorka, dobrze pisze. Autorka, kobieta. Tak. Nie pamiętam imienia i nazwiska, ale no, pamiętam, ja też, że to była kobieta. Że, moi drodzy, to była informatora. To była Vesna Femicz. Dokładnie. Okej. Okay. No Serbka. Więc może ona też w razie czego coś, może coś jeszcze wie, może... Bo nie wiemy, czy ta gazeta w ogóle tutaj ma swoją siedzibę. Ale to przy okazji mówię, na razie mamy co odwiedzić, a myślę, że jeżeli coś jeszcze będziemy chcieli posprawdzać, to teraz padł mi taki pomysł, żeby gazetę też odwiedzić. Tak. No to co, pojedli? Zanim ruszymy, jest jedna kwestia, którą chciałam z wami omówić. Ale właściwie nawet nie omówić, a cóż, przeprosić. W tym świetle tych wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio, dużo rozmyślałam i ostatnia wizyta w Królestwie Włoch
bardzo, bardzo dużo dała mi do myślenia. I dlatego dorosłam do pewnych słów, którymi chciałabym się z wami podzielić, panowie. Gdyż, tak jak już wspomniałam, w ostatnim czasie moje zachowanie oraz postawa, cóż, nie przystoiła Lady. I w swoich słowach i czynach dałam się ponieść egoizmowi, wywyższając się nad innymi. I zdaję sobie sprawę z tego, że słowa, jakich używałam, mogły ranić i z pewnością raniły. A nie tak to powinno wyglądać, gdyż chcę, żebyście byli świadomi, że bardzo, bardzo mi zależy na naszej przyjaźni i każdy z was, tutaj Irene patrzy na każdego swoich towarzyszy, zasługuje w pełni na moje uznanie. Bardzo żałuję i wstydzę się tego, co się wydarzyło. I pragnę was przeprosić z całego serca. Milton się uśmiecha, oczywiście. Lady Irene, jesteśmy drużyną, ja już dawno to zrozumiałem, rodziną w obliczu tego, co przeżyliśmy, co nas czeka i każda z mojej strony, że tak powiem, podziały i formalności już dawno nie istnieją, więc oczywiście cenne przeprosiny, ja że tak powiem, rozumiem, ale myślę, że już na tyle zżyliśmy się ze sobą i nasze drogi się przecięły i tyle przeżyliśmy, że możemy czasem pozwolić sobie, myślę, między sobą na trochę więcej, ale też i więcej zrozumienia, jak i przebaczenia niż z osobami, które no, nie przeszły tego, co my wspólnie w doli i, że tak powiem, w niedoli. Dokładnie tak jak mówi Milton, ja również powiedziałem kilka rzeczy, które mogłyby uchodzić za takie, które nie wypada powiedzieć, za które przepraszałem już. Ale tak, myślę, że możemy to też zrzucić trochę Lady na karby tego, co się wydarzyło we Włoszech. Chyba nas wszystkich mocno pokiereszował ten kraj. Fizycznie pokazuje na te, teraz już widoczne, nawet bardzo dobrze poszarpane ucho i na te szramy idące z boku, gdzieś nad uchem. Fizycznie, jak i psychicznie. Tak więc, tak jak powiedział mi Dom. Przyjmujemy, myślę, przeprosiny i jako, że chyba już razem krew przelaliśmy, jak można to tak powiedzieć, to nie ma co się tutaj przesadnie formalnie zachowywać i tak dalej. Można powiedzieć, że jesteśmy już praktycznie co najmniej drużyną, tak jak mówi Milton. Powtórzę jego słowa. Tak jak mówicie, no, sytuacje, które nas spotykają, rzeczy, które się dzieją, wzbudzają skrajnie czasem niepożądane emocje, które nami targają. Dlatego no, racja czasem tak wychodzi. Nie ma co brać tego wszystkiego do siebie. Myślę, że nikt z nas nie ma złych intencji w tym, co wypowiada. Czasem po prostu emocje biorą górę. Tak więc no, jesteśmy drużyną, to się liczy. Rozbici, prawdopodobnie nie mielibyśmy szans, podzieleni, skłóceni. A nie ma co, by jakieś drobnostki sprawiałyby, że się poróżnimy między sobą. Ja również przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłem albo wykonałem jakiś ruch, który mógł dawać inny sygnał niż powinien. Ale ruszajmy już, bo zaraz się wzruszę. Dziękuję wam, panowie. Dziękuję za wasze zrozumienie. Ale Hiroto, do ciebie również były kierowane te przeprosiny. Hiroto tylko się skłania i w stronę Lady Irene i w stronę jakby pozostałych towarzyszy. Powiem nieskromnie, że wydaje mi się, że Hiroto nigdy chyba się nie odezwał, tak żeby kogoś urazić, czy z kimś jakąś kosę mieć. Natomiast w drugą stronę on też jakoś nigdy nie poczuł się jakoś specjalnie
urażony też nigdy nie był jakąś taką stroną w cudzysłów agresji, a to wszystko, co gdzieś tam w jaskiniach przeżył, też już dosyć no już to wyparowało, już wie, że to były tylko jakieś dziwne obawy, więc po prostu skłania się w stronę każdego towarzyszy z uśmiechem bez jakichś wielkich słów, bo on nie jest stworzony do wielkich przemów, więc po prostu skłania się. Pan Randall ma rację. Ruszajmy. To proponuję, że przed wyjściem na ten zimny dwór napijmy się może czegoś mocniejszego, jeden kieliszeczek na drogę i ruszajmy faktycznie, żeby nie została nas noc tutaj. Przyjemnością, oczywiście. Od razu. Znaczy, mieliśmy jakąś butelkę czegoś, może nawet tutejszego, może jakiejś śliwowicy, więc właśnie kieliszek, już nie pić faktycznie drinka, tylko nalać sobie kieliszek na rozgrzanie i wyjść. Po maluchu, wiadomo. Dokładnie tak. Hiroto zaczął, a kto się w styczniu? Nie. Myślę, że gdyby tak Hiroto zaczął, to nie wyszlibyście po jednym, tylko dużo dłużej spędzilibyście, dużo więcej czasu spędzilibyście w pokoju hotelowym. Więc to zostawimy sobie jednak po tym jednym kieliszku czegoś mocniejszego, tak, na jakąś inną okazję, na inny czas. Miltonie, ty wiedziałeś, tak jak wcześniej zadeklarowałeś, wiedziałeś, gdzie swój pokój ma Jasmina. Kiedy wychodziliście na korytarz, ona także otworzyła drzwi do swojego pokoju i machnęła wam ręką, ale na jej twarzy nie było żadnego smutku, bardziej powaga. Wychodzicie państwo? Już? W sensie, przepraszam, że pytam, ale po prostu chyba wolałabym zostać trochę w hotelu. Tak, proszę, Jasmino, mieliśmy jeszcze podejść, puknąć tylko, że idziemy sprawdzić te tropy. Pani niech zostanie oczywiście tutaj lepiej, bezpieczniej. My mamy już jednak doświadczenie w sprawach. Mamy ze sobą detektywa Randala, który świetnie rozwiązuje takie, że tak powiem, niewyjaśnione sprawy. Z naszym wsparciem, myślę, poradzimy sobie bez problemu i znajdziemy pani ojca. Rozumiem. Naprawdę nie wiem, jak mogę państwu dziękować za tą okazaną pomoc. Myślę, że byłoby mi trochę ciężej mimo wszystko jeździć po mieście i sprawdzać to wszystko, skoro już na stacji miałem takie problemy. Ale jeśli będę w jakikolwiek sposób potrzebna, żeby może zasięgnąć języka, czy cokolwiek, jakkolwiek pomóc, będę tutaj, więc kiedy tylko będziecie państwo chcieli, możecie przyjść. To ja może od razu zapytam. Gazeta, artykuł, czy pani go czytała? Tak, miałam okazję. Tak, czy ta gazeta to jest jakaś lokalny periodyk? Nie znam miasta, tak jak już mówiłam, ale wydaje mi się, patrząc też po tym, jak ten artykuł jest zbudowany, że to musiał napisać ktoś stąd. Myślę, że jeśli chodziłoby o gazetę, to szukałabym bardziej w centrum miasta. Mhm. Być może mają tutaj jakieś swoje biuro. Tak właśnie mi się wydawało. Ach, to taki dodatkowy wątek. Przyjaciel, jakieś pytania? Jeszcze coś do pani Jasminy? Nie. Poruszajmy, żeby zdążyć przed zmrokiem, obejrzeć miejsca. Powodzenia, drodzy państwo, mówi Jasmino i zamyka drzwi. Ruszamy chyba. Schodzicie na dół? Szukacie jakiejś taksówki? Może... Znaczy, jesteście w stanie sobie pozwolić na taksówkę. Zdecydowanie szybciej będzie złapać jakiś powóz, to inna sprawa. A możecie również iść na piechotę, to zostawiam wam. Nie będziemy chodzić na piechotę. Nie. Że powóz, żeby nie rzucać się w oczy, a dwa, że atrakcja. No, powóz. Tak, dawno się nie jeździło powozami. Myślę, że tak. Oj, myślę, że w naszej przygodzie jeszcze nie mieliście okazji przejechać się powozem. Więc to będzie ten pierwszy raz.
Konie zdecydowanie dominują ulicę Winkowci. Zamówienie czy też złapanie takiego przejazdu nie jest wcale trudne. I już kilkanaście minut później ten powóz toczy się uliczkami miasta. Kiedy podaliście chociażby miejsce, nazwę ulicy albo kilka ulic przy sobie, ten dorożkarz jedynie kiwnął głową na znak zrozumienia, a następnie popędził konie w tamtym kierunku. Wjechaliście na ulicę dość wąską w porównaniu do reszty tychże, które mieliście okazję widzieć w Winkowci. Masa zabudowań przylegających do siebie po jednej i drugiej stronie to, co rzuciło się w oczy momentalnie. To są domy. Jest tam kilka domów, ale rozpoznajecie zakład szewski, coś w rodzaju sklepu spożywczego, a także budynek, który zdecydowanie po witrynie przypomina księgarnię. To są budynki, to są miejsca, które znajdują się pomiędzy ulicami, które wskazaliście. Dorożkarz zatrzymuje powóz, pokazuje ręką jakby dookoła, że to tutaj. Dziękujemy. 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 W takim razie wysiadamy z tej dorożki. Czy siedzimy właśnie w środku? Tutaj nie. Bardziej takie pytanie rzucam do grupy. Ja się zastanawiam, czy trzymamy dorożkarza, żeby czekał na nas? Nie, złapiemy go. Złapiemy, a my rozejrzmy się, po prostu pochodźmy. Może jasne. Coś wpadnie nam w oczy. Jasne. Księgarnia, oczywiście. Myślę, że... Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Edward Gibbon. Myślę, że... Warto wejść i się zapytać, tak? Dokładnie. A może coś ciekawego też znajdziemy? Tak, bo po zakładzie szewskim chyba, nie wiem, wątpię, żebyśmy znaleźli tam coś ciekawego, oprócz oczywiście butów. To prawda. Biblioteka. Czyli księgarnia, dobra. Księgarnia, jest. Księgarnia, jasne. Przechodząc obok zakładu szewskiego, mijacie grupę mieszkańców, którzy ustawieni w kolejkę czekają na to, aż będą mogli zostać obsłużeni. Podobna kolejka ustawia się też do sklepu spożywczego. Większość jednak ludzi znajduje się w środku. Winkowczy jak najbardziej żyje. Chociaż tak jak powiedziałem, żyje na swój sposób, żyje spokojnie. Żyje bez większych problemów. Takich problemów, które mogłyby frasować turystów. Oprócz tego, że nawet tutaj, mimo że jest ich trochę mniej, także znajdują się weterani wojenni. Wy jednak kierujecie swoje kroki w stronę księgarni. Księgarni, która prezentuje się w dość osobliwy sposób, ponieważ cała jej witryna jest drewniana, jest czarna, niczym heban, być może z tak ciemnego drewna została wykonana, a witrynę zdobi kilkanaście książek, które ułożone są na małych stojakach, prezentują się dość wytwornie. Są to nie byle jakie pozycje. Tytułów nie pomnę, bo nie są one w tym momencie istotne, ale samo wykonanie jest, wykonanie czy też przedstawienie pracy introligatorskiej jest tutaj na najwyższym poziomie, więc to miejsce zdaje się być jakąś perełką w porównaniu do samej tej miejscowości, do miejscowości typowo prowincjonalnej. Milton i Lawrence, pozwoliłem sobie sprawdzić, wy dwaj posiadacie umiejętność korzystania z bibliotek na poziomie 65 lub wyższym, więc tylko wam przysługuje szansa wykonania rzutu na tą umiejętność bądź na test wykształcenia. Korzystanie z bibliotek. Proszę. Już rzucam. Ojej. Przerzucić bym chciał.
To. Lorencie, w jaki sposób chciałbyś to sforsować? Bo to jest odniesienie się do twojej wiedzy. Mhm. Tak naprawdę bibliotekarskie. Tak naprawdę patrząc na witrynę, patrząc na być może szyld, który się tutaj znajduje, bo wy dostrzegacie tenże szyld i szyld nosi nazwę Odlika Kniga. Ja wam ją prześlę, bo to jest w ichniejszym języku i Milton zdecydowanie będzie wiedział, co tutaj się dzieje prawdopodobnie, ale jeżeli ty chcesz sforsować ten rzut, no to bez dalszej informacji nie jestem w stanie też ci powiedzieć, co... Mówiłeś o tym, że to jest miejsce właśnie nietypowe dla tego miasteczka. Tak się wydaje, że jest to niepasujące wręcz miejsce. Niepasujące, tak, więc myślę, że to przykuje moją uwagę i taką właśnie i zainteresowanie tym miejscem, ponieważ ale ja jestem osobą, która docenia takie rzeczy, właśnie biblioteki, wszelkiego rodzaju księgarnie i pracownie introligatorskie ze względu na historię sztuki i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Myślę, co mogłoby być negatywną konsekwencją, bo w naszej historii Lorenz miał już wiele rzeczy, które można uznać za faux pas, jeśli chodzi o biblioteczne sprawy, sprawy księgarni i tak dalej, i nie chcę teraz w kolejny sposób narażać na upokorzenie twojej postaci, ale jednak ten rzut, to pozwolenie ci przerzucenia go, musi się wiązać z jakimś ryzykiem tak naprawdę. Więc no muszę się chyba chwilę zastanowić, bo tak naprawdę wy stoicie tutaj stoicie na chodniku, przyglądając się tejże księgarni. Wiesz co, mam dla ciebie inne rozwiązanie. Po prostu, jeżeli ci się nie uda, to twoi współtowarzysze, oni wejdą do środka tej księgarni. Milton też będzie miał świadomość tego, być może nawet twoim współtowarzyszom przekaże to, co się wydarzy, ale ty trochę z opóźnieniem wejdziesz w następną scenę. Dobrze, to jest coś. Będę potrzebował zapalić papierosa, który jest powolni, albo będę go miał już, więc oby. I się udaje. Ale nie musimy tego sprawdzać w rzeczywistości, ponieważ twój rzut jest to normalny sukces, więc udaje się wam obu panowie. Cóż. Ta nazwa, jeśli ma się doświadczenie biblioteczne, przychodzi do głowy, może nie momentalnie, ale odznacza się jakoś na mapie Europy. Wy panowie mogliście słyszeć i słyszeliście o Odlika Knidze, ponieważ jest to dość osobliwa księgarnia. Klienci zwykli rzadko albo praktycznie nigdy nie pojawiać się w niej osobiście. Ale to nie znaczy, że nie można tam wejść, czy klient jest niemile widziany. Bardziej wygląda to tak, jakby... Bardziej wygląda to tak, jakby zamawiali coś, ale sami nie odbierali swoich rzeczy. Być może niektóre dzieła, albo na pewno, bo wy jesteście tego świadomi, wysyłane są wręcz na cały świat. To księgarnia, która skupia się przede wszystkim na pozycjach, nad którymi pracują pracownicy naukowi, a także kolekcjonerzy. I to są kolekcjonerzy właśnie z całego świata. Jej specjalizacją, krąg specjalizacji, to rzadkie książki, rzadkie pozycje, przede wszystkim z Europy Wschodniej i możliwość odnalezienia albo dostarczenia nawet do klienta czegoś, co znane jest jako biały kruk, ale z różnych części świata. I z pewnością, patrząc teraz na te pięknie ilustrowane albo też po prostu wykonane, oprawione tomy, zdajecie sobie sprawę z tego, że są one nie tyle po prostu cenne, ale są przede wszystkim wiekowe i wykonane z pieczołowitością, z dokładnością. Dużo rzeczy, być może jeszcze jak mieszkaliście w Londynie, mogło wam się obić o uszy, iż ludzie, po prostu pracownicy naukowi, czy to właśnie z zakresu medycyny, czy to może z twojego zakresu, Lorensie, po prostu nawet zamawiają pocztowo
czy to tłumaczenia, czy to całe księgi. Stąd. Takiej małej, niepozornej wręcz księgarni znajdującej się w Winkowci. Ja się, jak kiedy się przyglądam, to myślę, że w podobnym momencie doznajemy takiego, myślę, że mogę tak powiedzieć, olśnienia, bo widzisz, ja tak... Lorensie, czy to jest ta księgarnia, o której myślę? Oglądam. U mnie to nie jest tak, może olśnienie to nie jest takie określenie, ale to jest takie bardziej zdziwienie, że faktycznie... Nigdy nie wiedziałem, gdzie ona jest, moi drodzy. Stoimy przed bardzo znanym miejscem, tutaj Milton potwierdzi, prawda? Miejsce, które uchodzi za wśród ludzi parających się wszelkiego rodzaju nauką. Miejsce niesamowite. Miejsce, które wyszukuje białe kruki. Miałeś okazję, Miltonie, korzystać? Nie, ale słyszałem. Słyszałem bardzo dużo moich kolegów. Zamawiało też stąd, więc mój profesor, no... Ojciec chyba nawet też tutaj coś zamawiał kiedyś, słyszałem od niego, też tam spadła ta nazwa. Słuchajcie, tu naprawdę rzadkie periodyki można znaleźć. I co się tu specjalizuje, że ludzie też to odbierają w czyimś imieniu, bo to z całego świata się tak, nawet moja książki. Nawet moja galeria zamawiała stąd kiedyś opracowania na temat malarstwa wschodnioeuropejskiego, wschodnioniemieckiego konkretnie. Niesamowite miejsce. Może pan... To informacja. To musi być tutaj. Tak. Pomyślam się, może nasz pan archeolog tutaj zamawiał coś. Może jest coś, czekał na niego. Dokładnie. Albo na córkę. Albo na córkę. No dobrze, panowie, w takim razie musimy wejść do tego legendarnego miejsca. Tak, zdecydowanie. Chętnie bym został nawet dłużej, ale nie mamy pewnie czasu. Wejdźmy. Chodźmy. Wchodzicie do środka. Dobrze. Wchodzicie do środka. Drzwi otwierają się i charakterystyczny dzwoneczek tylko rozbrzmiewa ponad waszymi głowami. Od razu do waszych nozdrzy, do waszych nosów wdziera się zapach papieru, zapach książek. To jest istny raj dla moli książkowych. To, co widzieliście na witrynce, kilka książek, to jest tylko kropla w porównaniu z tym, że w środku regały wręcz uginają się od wszelkich pozycji. Dodatkowo po prawej stronie dostrzegacie jeszcze coś. Dostrzegacie coś w rodzaju stanowiska, na którym przygotowuje się paczki do wysyłek. Niektóre książki poustawiane są w różne wieże. Niektóre zapakowane już. Teraz czekają tylko na etykietę, aby mogły zostać wysłane w świat. Przed wami natomiast znajduje się coś w rodzaju lady, biurka, za którym stoi starszy mężczyzna. Mężczyzna ubrany w elegancki dość sposób, ma na sobie białą koszulę, a także ciemną kamizelkę z widocznymi brązowymi guzikami. Jego włosy, choć siwe i już obarczone zakolami jego głowa, to nadal są dość bujne i zaczesane w tył. Może nawet na jakąś brylantynę, coś takiego. Mężczyzna spogląda się na was. Widzicie autentyczne zdziwienie bijące z jego twarzy, ale słowa, które płyną w waszą stronę, to ewidentnie coś w rodzaju przywitania się. Guten tag. Tak. Kom. Guten tag. Angielsku? Mówi pan? Po angielsku. Trochę mówię. Tak. Zapraszam. Tyle wystarczy, myślę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ale zapach. Piękny. Pięknie tu. Prawda? Rzadko mamy gości w naszej księgarni. I to od razu piątka.
Jak możemy pomóc? On mówił w liczbie mnogiej i dopiero teraz zauważacie, że tam za tym stosem książek, który jest w tym momencie pakowany do jakiegoś kartonu, jest chyba równoletnia jemu kobieta, która zajmuje się tymi paczkami. Ona uśmiecha się w waszą stronę, kiwając tylko głową. Ja w ogóle odchodzę, kiedy my weszliśmy, ja myślę, że przechadzam się, podchodzę nawet do tych regałów, ja jeżeli tutaj są książki. Będę kontynuował rozmowę, ale tak chodząc, spoglądam na te książki, może nawet przejadę dłonią po jakiejś okładce. Przepraszam, to miejsce jest tak znane, że nie sądziliśmy, że spotkamy je na swojej drodze w tak małym miasteczku. Tak, działamy tutaj. Już od 25 lat. Ja wraz z moją żoną. Eirin, chodź. Chodź, pokaż się. Kobieta. Jak wspaniale. Moja imienniczka również. Eirin. Imienniczka. Bardzo miło słyszeć. Chociaż mniemam, że nie pochodzi pani z Bośni i Hercegowiny. Bynajmniej. Moja żona ma tę przyjemność, iż się urodziła w tym kraju. Ja natomiast pochodzę z Austrii. A tak jak mówiłem, żyjemy tutaj już 25 lat i prowadzimy naszą księgarnię. Rzadko mamy klientów, więc nie wiem nawet jak państwa podjąć jakąś herbatą, kawą czy ciastkami, przepraszam. Jesteśmy w trakcie przygotowania przesyłek. Eirin, co ty w tym momencie pakujesz? Pakuję paczkę dla pana doktora Armitarza z Uniwersytetu Miskatonic. Będzie płynęła przez cały Atlantyk. Niesamowite, naprawdę. Proszę się tak, nie kłopotać, że tak powiem, jakimś powitaniem nas, państwa sława, tej księgarni, państwa pracy w niej. Granice, że tak powiem, nie istnieją dla państwa. Żaden problem. Tutaj w Winkowci czas płynie trochę inaczej. Nie ma co się stresować. To, co ma zostać zrobione, i tak zostanie zrobione. Rzadko klienci się do nas fatygują, ale kiedy już są, no to musimy ich przyjąć tak dobrze, jak tylko potrafimy. Więc czy ja mogę jakoś państwu pomóc? My możemy jakoś pomóc. Jeżeli potrzebują państwo jakiejś translacji, zamówienia jakiejś książki bądź czegoś w tym rodzaju, myślę, że jesteśmy w stanie spełnić takie zamówienie. Panowie, myślę, że wy tutaj idealnie załatwicie tę sprawę. Pomoc jak najbardziej. Słucham. By nam się przydała. Rozumiem, że książki można zamówić i z odbiorem u państwa, z tego co oczywiście wiem. Tak. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi, ale jeszcze na tym poziomie nie jesteśmy pewnego dżentelmena, którego obawa córki, że tak powiem, ściągnęła do tego miejsca i zostawił wiadomość, że tutaj w tym miejscu jakby może czekać informacja dla nią. Ja może podam nazwisko, kogo chodzi o... Pana Moricia, Dragomira. Dragomira, tak jest. Tak? Czy jest jakaś przesyłka na nazwisko właśnie pana Dragomira? Archeologa, który prowadził tutaj badania, wykopaliska, tak. Spotkaliśmy jego córkę, trochę się o niego martwi. Zaoferowaliśmy, że możemy sprawdzić to jedno miejsce dla niej. O, rozumiem. W ubiegłym tygodniu przyjąłem takie zamówienie. Sprzedałem pewną książkę ostatnią, którą miałem na stanie. I czeka ona u mnie, jest zarezerwowana właśnie na pannę Jasminę Moric. Tak właśnie. I zapewne jest to zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Autorstwa Edwarda Gibbona, dokładnie tak. Panią moglibyśmy pozycja. Odebrać tą książkę w imieniu pani Jasminy?
Jesteśmy w tym samym hotelu zameldowani, przekażemy ją po prostu. Możemy poświadczyć, też podpisać jak najbardziej. Że... Tak, podpis. Jeśli trzeba zapłacić, to naturalnie że też to zrobimy. No, podpis wystarczy, zamówienie jest już opłacone. Oczywiście. Dobrze, proszę mi dać chwilę, muszę iść na zaplecze po nią. Ja też chodzę między książkami, tak jak Lawrence i też sobie tak chociaż podotykać niektóre te periodyki. Ciekawe, kto to zamówił. No ja myślę, że zacznę prowadzić taki lekki, taki small talk po prostu z Irene. Irene, jak najbardziej. Dokładnie. Przyjaciele, myślisz, że jeżeli... Trochę ściszam głos naturalnie. Jeżeli jesteśmy już w takim miejscu, być może i my znajdziemy tu jakąś książkę, która przyda się w naszych przygodach. Powiem ci, Randalu, że pomyślałem o tym również przez chwilę. Może poświęćmy na to 10 minut, poszukać czegoś, może coś znajdziemy. Może coś się uda znaleźć. Ale co myślicie? Od razu szukać hasła Simulacrum? Myślę bardziej, że ogólnie szukamy tytułów o zabarwieniu mrocznym, że tak powiem. A wiecie, o co chodzi. Raczej nie będziemy mieli nic konkretnego. A może o jakichś istotach? No skoro... Chociaż to, jeśli badacze zamawiają, to raczej nie książki tego typu. Ale być może coś by się znalazło. Rozejrzyjmy się. Tak, bo jak czekamy, to i tak można to zrobić. I faktycznie, coś bo... Widać, coś padnie. Dokładnie. Bo Lawrence też o tym myślał, więc przelecę wzrokiem po tytułach. Nie spodziewam się jakichś wielkich odkryć, ale może coś, co wpadnie w oczy, coś, co będzie się dotyczyło historii tego miejsca, historii może czwartej krucjaty i tak dalej. Mhm. No, myślę, że wszyscy chyba tak robimy, tak. Czekając na gospodarza, który przyjdzie z zamówieniem. Myślę, że czekając na niego, to będzie zbyt mało czasu tak naprawdę, bo starszy mężczyzna za niedługo pojawi się z powrotem w tym pomieszczeniu, w głównym pomieszczeniu księgarni. Rzeczywiście, księgarnia jest zaopatrzona bardzo dobrze, ale wchodząc pośród regały, sprawdzając pozycje, które są tutaj ułożone, wiecie, z pewnością Milton i z pewnością Lawrence wie to, że te specjalne księgi, specjalne tomy zdecydowanie trzeba osobno zamówić. Tutaj wydaje się, że pod pozorem całkowicie normalnej, zwykłej księgarni oczywiście działają te naukowe, typowo naukowe działają, mają miejsce, czy też znajdują się typowo naukowe dokumenty, listy, stare pergaminy, zwoje, jakieś księgi, ale na tych półkach dominuje dość ładnie, nawet bardzo ładnie, ale wydana normalna literatura, taka dość, chciałoby się powiedzieć, pospolita, o tak, tego słowa szukałem. Pospolita literatura. Tak jakby była ona tylko jakąś przykrywką, albo może świadome osoby tego, co chcą znaleźć w tej księgarni. Dopiero wtedy będą wiedziały, kogo zapytać, o co zapytać. Więc pewnie wszelakie zamówienia trzeba kierować do tego starszego pana. Oczywiście jakieś książki typowo historyczne się tutaj znajdują, ale czas przestudiowania ich nie wiem, czy jest współmierny do tego, abyście się dowiedzieli czegoś też. To jest ten problem, ale wiecie, jest to możliwe w jakimś tam promilu czy procencie, ale chodząc wśród tych zaułków, wśród regałów, wręcz niemożliwością byłoby natrafienie na jakąś księgę, która będzie nosiła znamiona czegoś o jakimś symulakrum czy czymś takim. Oczywiście jakieś księgi o
o kultach nawet, o jakichś starych kultach się tutaj znajdą, w przeciwieństwie do innych normalnych księgarni, ale czy mają one jakieś powiązanie, połączenie z tym, co wy szukacie? Równie dobrze mogą mieć zerowe. Może to kult bez skórego. Myślę, że musimy pamiętać o tej księgarni, bo powiem szczerze, nawet tak próbuję grzebać teraz w twojej pamięci, czy właśnie słyszeliśmy o jakimś periodyku, jakiejś książce, która była związana stricte z naszą nie, sprawą. Księgi raczej nie znajdziemy, ale albo tym bardziej, że szukamy zwojów, ale słuchajcie, póki Lady Irene ładnie zagaduje tam panią, może poprosimy o znalezienie czegoś to państwo i wysłania nam do Belgradu na przykład. Ale masz jakiś tytuł? No bo nie muszę... Tytułu nie mam właśnie, może coś związanego, coś takiego, wiecie, żeby poprosić o tytuły związane z historią regionu, konkretnie o zakonach, może o kultach, które się rozwijały na ziemiach tureckich, Imperium Osmańskiego. Coś w tym. Zapytać sobie nie zaszkodzi przecież. Dokładnie. Może nie będziemy owijać w bawełnę i po prostu podamy, jaki temat tak naprawdę nas interesuje. Zaokrąglając to, możemy dostać tylko szczątkowe informacje, a być może są w stanie znaleźć takiego białego kruka, który będzie odpowiadać naszym wymaganiom. W sumie tak, możemy spytać, ale o kult? O kult, prawda? A czemu nie? Oczywiście, kult bez skórego, sama czwarta krucjata, symulacrum Sedefkara. Symulacrum, może nie aż tak, może nie wykładajmy wszystkich kart, ale ten zakon. Zakon szlachetnej tarczy. Może? A może o samym, jak mu było, ten rycerz? Micho? Micho z Dubrownika. Tak. Nie zaszkodzi zapytać, to prawda. Podejdźmy może, dopytajmy. Kiedy wracacie do tej części z Ladą, z biurkiem, gdzie dwie Irene rozmawiają ze sobą, starszy mężczyzna czeka już na was z paczuszką, którą ma przygotowaną na ladzie. Nie chciałem wołać, wszakże to nadal nosi znamiona biblioteki czy też czytelni, ale mam tutaj tę paczkę, znalazła się. Poklepuję ją delikatnie, ona jest owinięta w szary papier, przewiązana jest raptem sznurkiem. Proszę o to, abyście się państwo tutaj podpisali, przede wszystkim, żebyście dobrze traktowali tę książkę, bo to pierwsze wydanie. Prawdy? Tak. Wspaniale. Tutaj, tu proszę. Tu podpis jeden i następny pan tu i tutaj. Proszę się nie bać, dopełnimy wszelkiego starania, żeby nic się nie stało. To wspaniałe dzieło brytyjskiego historyka, więc... Można powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani. Naturalnie, jeżeli zobowiązujecie się państwo przekazać tą przesyłkę do rąk własnych, nie mam z tym żadnego problemu, abyście ją państwo zabrali. Naturalnie. Przed wyjściem mielibyśmy jeszcze jedno pytanie, trochę ogólne, ale mimo wszystko, czy jeżeli nie mamy tytułu konkretnej pozycji, czy również istnieje możliwość, jeżeli podamy zakres tego, co nas interesuje, byliby państwo skłonni oraz zdolni pomóc nam w znalezieniu ewentualnych ksiąg, które mogłyby nas interesować? No... Myślę, że jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc z takimi rzeczami. Bo na naszej drodze podróżujemy Orient Expressem do Konstantynopola. Spotkaliśmy ciekawe zapiski w bibliotece w Królestwie Włoch dotyczące kilku ciekawych organizacji. Jeżeli państwo znaleźliby może informacje dotyczące zakonu
przepraszam, szlachetnej tarczy zakonu funkcjonującego tutaj po czwartej krucjacie, tutaj mam na myśli w regionie oraz nieco mroczniej to zabrzmi, ale pewnego okultystycznego kultu zwanego panowie Lady Kult Bezskórego, prawda? Tak. Bezskórego. Znaleźliśmy jedynie fragment, który zabrzmiał ciekawie i jesteśmy ciekawi, czy zainteresowani, czy można coś znaleźć więcej na ten temat. O, rozumiem, to dość szeroka tematyka. O. Dlatego też pytamy się, czy jest taka możliwość. Nie chcemy nalegać. Jest taka możliwość, to będzie wymagało czasu. Przede wszystkim, czy państwo chcą występować z ramienia jakiejś uczelni, czy jako prywatni kolekcjonerzy. Prywatni kolekcjonerzy, w porządku. Myślę, że po opłaceniu zamówienia, co nie musi mieć miejsca od razu, ale w jakimś przekazie za jakiś czas, jestem w stanie poszukać informacji na ten temat dla państwa, być może jakieś księgi, jeśli ona w ogóle istnieje. Bardziej myślę o tej drugiej części. Zakon Szlachetnej Tarczy kojarzy mi się ten temat i to całkiem blisko związany jest z naszą mieściną. O! Czy to nie tutaj dopiero co doszło do wykopalisk w ramach tego grobowca, krzyżowca? Tak, Micho z Dubrownika, tak? Dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje, też czytałem jakiś artykuł w gazecie na ten temat. Może powinniście państwo pojechać na teren wykopalisk i je zobaczyć, skoro jesteście państwo zainteresowani tematem, zamiast szukać książki też to opisującej. Tak pewnie zrobimy również. Możemy utrzymywać kontakt listowny albo mogę wysłać jakiś telegram, tylko potrzebuję wiedzieć, gdzie się państwo udajecie. Myślę, że trochę czasu to mimo wszystko zajmie. Udajmy się do naszym miejscem docelowym jest Konstantynopol, a podróżujemy Orient Expressem. Będziemy zatrzymywać się na przystankach na trasie. Obecnie do Belgradu zmierzamy, ale kilka dni spędzimy na pewno tutaj. Belgrad jest rzut beretem stąd, droga pani. Rzeczy samej, tak, ale mówił pan, że to zajmie, więc możemy słać telegramy z informacją, gdzie obecnie jesteśmy, gdzie się znajdujemy i w ten sposób wymieniać się informacjami. Dokładnie. To byłby dobry pomysł, gdybyście wysyłali państwo telegramy tutaj do Winkowci. Będę mógł wtedy bez problemu państwu odpisać, a jeżeli uda mi się coś znaleźć, to być może nawet wyślę paczkę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Musicie państwo jednak wiedzieć, że nie jestem w stanie obiecać wszystkiego. Czasem niektóre poszukiwania trwają kilka miesięcy albo i rok. Rozumiemy. Jesteśmy tego świadomi. Dobrze, w porządku. Bardzo, bardzo się cieszę. On jeszcze raz poklepuje paczkę. Proszę ją zabrać. Skoro podpisy już mam. Jeśli chcecie państwo się jeszcze rozejrzeć po naszej księgarni, to droga wolna. Ja pomogę mojej żonie w pakowaniu paczek. Kiroto, Lady Irene. Myślę, że nie ma takiej pytanie. Ja miałbym gazeta Cybalis. Czy to daleko się stąd znajduje? Redakcja? A Cybalis? Nie, praktycznie, no może nie tak niedaleko, ale w centrum naszej miejscowości. Wydaje mi się, że bez problemu państwo traficie. Wystarczy kierować się w okolice szpitala. Tam nie powinno być problemu ze znalezieniem ich biura. Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i życzliwość. To państwo mi pomagacie tak naprawdę. Dobrze. Będziemy w kontakcie w takim wypadku, jeżeli chodzi o nasze sprawy i dziękujemy za załatwienie
tej sprawy z upadkiem cesarstwa. Bardzo dziękujemy. W takim razie do zobaczenia. Życzę Państwu miłego dnia. Również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Panie i pani. Myślę, moi drodzy, że wyjdziecie na zewnątrz. Możecie to jeszcze sobie podsumować. Macie tą paczkę w ręce. Dajcie mi minutę. Ja nie wyłączam nagrania ani streamu i za chwilę będę. Za chwilę wracam. Mhm. Panowie, proszę, Laurensie. Nie. Mów. Chciałam się zapytać, co myślicie? Czy być może chcecie otworzyć tą paczkę jeszcze poza tutaj oczami pani Jasminy, czy przenosimy jej całą paczkę i liczymy, że podzieli się z nami informacjami, jakie są w środku? Niewątpliwie szybciej będzie otworzyć się jeszcze tutaj i sprawdzić, czy coś tam jest. Co myślicie, Miltonie, Hiroto? I wydaje mi się, że byłoby to, jakkolwiek to nie zabrzmi, nie do końca honorowe. A gdyby to dalej wyszło, to być może ci przemyli państwo już więcej nie chcieliby nam pomóc. W końcu podpisaliśmy się pod odbiorem, a jeśli pani Jasmina doniesie, w końcu jej nie znamy. Albo jeżeli naruszymy zbytnio jej prywatność, to pierwsze miasto od dawna, w którym póki co jeszcze nie wpakowaliśmy się w żadne kłopoty, więc równie dobrze możemy stracić, przynajmniej mi się tak wydaje, trochę czasu na dostarczenie. Z drugiej strony może też tak być, że ona nie zechce nam pokazać zawartości i wtedy dużo stracimy i w takim wypadku zgadzam się z państwem, że dla dobra nauki i naszej sprawy warto byłoby zajrzeć. Miltonie? No cóż, działamy jako jedność i myślę, że tu też pomimo też pewnego niesmaku, jednak myślę, że jednak Jasmina nas jakby upoważniła, tak też to rozumiem, do prowadzenia, że tak powiem, śledztwa, więc myślę, że jest to uzasadnione. Słuchajcie, tak naprawdę książka nie zaginie. A sama Jasmina, drobne nadużycie, nie wie jak była zapakowana, no. To prawda. Otwierajmy. A jeszcze tylko dopytam, bo w sumie Irene nie powiedziałaś, co myślisz o tej sprawie. Jak? Jestem rozdarta, dlatego tak pytam. Nie do końca jestem przekonana, czy wypadałoby ją otworzyć, czy też nie. Ja, chyba wszyscy mamy takie same zdanie, ale Randall, może faktycznie możemy sobie pozwolić na drobny fortel. Jak ona jest zapakowana, może da się to jakoś odtworzyć. Myślę, że za bardzo przejmujemy się i Jasmina nie będzie miała nic przeciwko, ale no wszystko. To jest detal. Działamy w dobrej wierze. Będę chciał otworzyć tą paczkę, tylko nie rozrywać ją tak. Bo rozumiem, że ona jest opakowana w jakiś taki... Powiedziałem, szary papier? Szary papier, dokładnie. I związana jest sznurkiem. Więc rozwiązać ten sznurek, a nie przecinać go i ten szary papier też tak rozwinąć, żeby go nie porwać, żeby ewentualnie można było to, jeżeli się zdecydujemy oczywiście, żeby można było go odtworzyć, ten pakunek. Tak, powinieneś teraz rzucać na zwinne palce, Lorenz. Nie będziemy tego robić. Proszę nie. Nie będziemy tego robić, spokojnie. Bo ja mogę to odpakować. Nie. Damy sobie radę. Myślę, że tak logiczne przedstawienie tego argumentu świadczy o tym, że nie potrzebujemy tutaj rzutu w tym momencie. Rozwinięcie tego pakunku nie będzie problematyczne. Zdecydowanie. Przed wami ukazuje się egzemplarz książki z pięknymi zdobieniami liter, inicjały autora i także cały tytuł Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Przyglądam się, pokazując również całemu gronu, wszystkim nam tą książkę. Z dużym podziwem, bo to jest piękny egzemplarz na pewno właśnie, tym bardziej, że jest to pierwsze wydanie.
Będę chciał przejrzeć je, bynajmniej nie odwrócić, próbując wyrzucić coś. Nie, w ten sposób to nie będzie wyglądało, ale przekartkować na początku, początek, koniec oraz przejechać się po prostu palcem po reszcie, tak jakby szukając jakiegoś listu. To jest dobry trop, Lorenz, co by tutaj dużo mówić. W momencie, kiedy otwierasz książkę i zaczynasz ją kartkować, albo nawet tak palcem przeciągać po prostu po stronach, czujesz w pewnym momencie, że jest przerwa, więc wracasz na nią, albo po prostu twój palec wsuwa się w nią, otwierasz tą książkę na jednej ze stron i widzisz, że do niej, bo pomiędzy strony, została wsunięta, złożona na pół kartka. Wybornie. Mamy coś. Ale w takim razie... Co to? Co tam jest napisane w Lorenzie? Otwieram, skoro nikt nie kwapi się z pogwałceniem prywatności pani Jasmin, to nie. Dobrze. Wezmę to. Wytypowany. Wezmę tą kartkę i ją rozłożę. Wyciągasz tą kartkę z pomiędzy stron. Ona jest złożona na pół, ale jest złożona na pół w stronę jakby książki, więc kiedy ją wyciągasz ze środka, z pomiędzy tych, z tej kartki, wypada jeszcze coś jeszcze. Wypada kwitek z liczbą 187. Ale ty wyciągasz tą notatkę do końca. Ja wam ją już tutaj pokażę, więc będę ciebie prosił, Lorenzie, o odczytanie jej, jeżeli jest to dla was widoczne. Już. Jak ten kwitek wypadł na tą książkę, ja myślę, że ją trzymając ją jedną ręką, wyciągnę ją do Lady Irene. Lady, możesz wziąć ten kwitek jeszcze, żeby nie zwiało go? Oczywiście. Ja go przejmuję w takim razie. Idź do słowiańskie imiona i nazwiska Pouzdana. Pouzdan. Zalichi. Użyj nazwiska panińskiego matki. No, niedobrze. Klucz jest w wodzie, w pobliskiej łaźni rzymskiej. Wydałem dyspozycję, bądź ostrożna. Klucz jest w wodzie, no. W rzymskiej łaźni. Witek, może to jest... Nie. Może to jest jakiś numer łaźni, czy coś takiego. Albo strona w książce jeszcze. O, to też dobry trop. Sprawdź, co jest na... Sprawdzam 187 stronę. Jest to niczym nie wyróżniająca się treść książki. Nie, z tego co widzę, to tylko w takim razie to musi być jakiś kod. Być może, albo... Nie wiem, nabierze to więcej sensu, kiedy jest w łaźni. Myślę, że będzie... W łaźni nabierze więcej sensu, albo w tym czymś, tym Zalichi. To by nazwisko, myślicie? Imię i nazwisko? Czy to jest jakaś instytucja? Idź do, no tak. Może, chyba, że tak się nazywa ta łaźnia, może. Tak. Może. I do czego pasuje klucz? Wydaje się dokładnie. Tak, jakby te informacje były kierowane, jakby ona powinna wiedzieć, co tak naprawdę szuka. Klucz może jest do pokoju 187. Albo i tak. Być może. No dobrze. Panowie, myślę, że i tak będziemy musieli się z nią spotkać i przekazać jej te wieści, to nam za wiele nie powie, ale pytanie, czy idziemy teraz na spotkanie, czy idziemy do nie do drukarni, pana... a do do nie. siedziby gazety. Ale myślę, że najpierw to do pana doktora, bo gazeta to jest... Tak, to chyba gazeta. Ostatnie. Tak. Ale też do doktora? No możemy. Do pana Gorana. Belenzada. Łamańca. Wyjaśni się te wszystkie zagadki. Może wyjaśnić, ukrywanie tak. Przed kim, dlaczego, co tak naprawdę jest celem tego, że sprowadził tu córkę i naraża ją, jakby nie było, na niebezpieczeństwo. No. W takim razie chodźmy do pana Gorana. Belenzada. Tylko nie mówmy mu o tych wskazówkach. Nie. Tyle razy już, jakby był takim zaufanym, to on by mu pomagał, a nie wzywałby córkę. Tak. Dobrze. Ja tutaj bym był podejrzliwy nawet. Może nie mówmy nawet, że ona przybyła do miasta.
Powiedzmy, że... Skąd wiemy o tym, właśnie gdzie tak naprawdę nim? Mieszka? Dlaczego pytaliśmy? Dlaczego by nie? Że wiem od córki. Ale żeby właśnie nie mówić, że córka jest w mieście. A to nie, to chyba... To jak będziemy wiedzieć, że oni są przyjaciółmi? Nie, ja myślę, że musimy troszkę prawdy. Poza tym widziano nas na... Jeżeli jest w jakimś... Pokazuje spisku, których już się spotkaliśmy, to może wiedzieć na przykład, jeżeli przyjmiemy taką wersję, że no widziano nas na stacji, tak? Ktoś do nas celował. Acz nie wiem, może to jest już tylko moja paranoja. Ewentualnie możemy spróbować powiedzieć, że znamy się, że kontaktowaliśmy się z panem Dragomirem, doktorem Dragomirem. Zagrać w taki... Powiedzieć, że myśmy się spotkać, ale to nie doszło do tego, że właśnie... Oj, myślę, on nam że... powiedział o nim i tak dalej. Myślę, że jeżeli byli przyjaciółmi, to w mieście mógł ktoś nam nawet powiedzieć, że byli widziani razem. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy musimy się aż tak kryć. Nie, przyjaciele, nie grajmy w tą grę. Po prostu, jeżeli rzeczywiście byli przyjaciółmi, to po prostu dowiemy się, czego mamy się dowiedzieć. Jeżeli ten człowiek coś kręcił i ci ludzie, którzy przywitali córkę na stacji kolejowej, są z nim związani, to również wyjdzie. Ktoś wie, że ona tu jest, tak więc skądś to musiało wyjść. Ktoś przekazał, ktoś puścił informacje dalej, albo obserwował sam peron. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Więc nie grajmy w to. Bądźmy po prostu czujni i sprawdźmy trop. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jeśli coś by było tam nie tak, to mamy część wskazówki. Być może dlatego jej szukają, bo wiedzą, że... Wiecie, co mam na myśli. Ta książka i sama informacja nie powinna wpaść w niepowołane ręce, jakby coś poszło tam nie tak. Więc pomyślałem nawet, by w pierwszej kolejności jednak udać się do hotelu i skonsultować to. Ja też jestem za tym. Tak, lekarz na mnie ucieknie. Powiem szczerze, że też myślałem, że to jest najlepszy obrót spraw. Lekarz, tak jak możemy nawet po zmroku przyjść do niego zajść. Albo jutro, to też nie jest coś... Możemy dzisiaj odpocząć też... Kupić się na regeneracji. Dokładnie. Wróćmy do hotelu, porozmawiajmy po prostu tak z nią. Jest. Musimy się dowiedzieć, jeżeli chcemy to kontynuować, musimy się dowiedzieć o jej panieńskim nazwisku, więc i tak czy siak musimy z nią porozmawiać. To jest kolejna rzecz. Dokładnie. Dobrze, zawołam powóz w takim wypadku. Jak upaść? Dokładnie. Nie będzie z tym żadnego problemu. Wy tak naprawdę od hotelu nie odjechaliście też daleko. Jeżeli przejdziecie na mapę, może ja to też pokażę naszym widzom. Kiedy przejdziemy sobie na mapę, zobaczymy pod numerem 4 hotel. A wy jesteście w tym momencie tutaj. Tak naprawdę, jeżeli szukaliście, pamiętajcie adres doktora, on jest tutaj, więc też to jest tak naprawdę niedaleko. Szpital, o którym wspominał wam właściciel księgarni, no to jest numer 2, więc jest kawałek dalej, ewentualnie poszukać tego. Tutaj możecie wszędzie praktycznie iść na piechotę, możecie zamówić powóz, no ale przejście na piechotę to wiąże się z nieco dłużej po prostu trzeba przejść. Ale to jest rząd 200-300 metrów tak naprawdę do przejścia. Dopiero przejazd do centrum albo na stację to jest trochę dłużej. Mimo wszystko Winkowci to jest mała miejscowość. Po prostu mała miejscowość. W takim wypadku chyba można nawet wrócić na piechotę ten kawałek. Tak, słuchajcie. Tak. Przeżyliśmy wiatr Bora. O nie. Tutaj to jak wakacje. To jest... Nie chcę przypominać sobie o tym. No, więc dla zdrowotności i przewietrzenia głowy może nam jeszcze coś wpadnie dodatkowo. Możemy się przejść. Ja bym chciał mimo wszystko ze względu na porę roku, na wilgotność, na możliwość jakiegoś deszczu albo śniegu
spakować tą książkę ponownie. Już nawet nie po to, żeby ją bawić się w jakieś udawanie, że my jej nie otwieraliśmy, tylko żeby ten papier jakoś chronił ją. Wrzucasz ten kwit do środka? Tą notatkę? Nie. Tutaj zostawiam te notatki sobie. Aha, czyli po prostu chronisz księgę samą. Chronię księgę. Dobra. Chronię samą książkę. W porządku. Spacer po Winkowci jest naprawdę przyjemny, odprężający. Nie ma tutaj czegoś takiego jak wiatr Bora i mimo, że mamy wczesny luty, to pogoda nie wydaje się być aż tak uciążliwa. Nie, wiatr, który tutaj wieje, nie uderza aż tak bardzo w wasze twarze, nie rani ich. Nawet jeżeli czasem popada deszcz albo sypnie nieco śniegiem, to wydaje się to być bardziej urokliwe niż problematyczne. Te 200, 300 metrów, może 400 do hotelu upływa wam na przestrzeni kilkunastu minut. Rozmawiacie ze sobą, dywagujecie. Kiedy hotel Lenner pojawia się przed waszymi twarzami. Wejście do środka, momentalne buchnięcie ciepła, przyjemny zapach, ale nie jest to zapach jedzenia. On tutaj nie miesza się. Do części restauracyjnej trzeba jednak nieco przejść. To, co rzuca się w oczy, albo nawet bardziej w uszy, to, iż o tej porze już rozpoczęło się jakieś przygrywanie w sferze balowej, sferze bankietowej. Kilka instrumentów już nastrojono i muzycy przygrywają w tym momencie, a poszczególni pojedynczy goście tegoż hotelu gdzieś nawet albo stoją i słuchają tych występów, albo nawet widzicie jakieś pojedyncze pary, które w dość arystokratycznym stylu zaczynają ze sobą powoli, delikatnie pląsać na parkiecie, który tutaj się znajduje. Recepcja. Ludzie, pracownicy hotelu rozpoznają was naturalnie, więc odbiór kluczy nie będzie kompletnie problematyczny. Każdy z was otrzyma swój zestaw kluczy i tylko od was będzie zależało to, co zrobicie dalej. Od razu. Chyba porozmawiajmy z Jasmin od razu. Tak jest, nie ma sensu przedłużać. Chodźmy. Potem przyjdzie czas na przyjemności. Jest to wejście na drugie piętro, a następnie udanie się korytarzem jeszcze za odległość waszych pokoi do jednego z tych, które zajmuje Jasmina. Pukacie? Tak. Kilka puknięć i słyszycie tylko za drzwi. Kto tam? Jasmin. Dobry. Halo? Skoro nikt nie chce powiedzieć, to my. To my, no właśnie. Dobrze. To ja, to zawsze działa. To ja. Kobieta otwiera wam drzwi, widzicie tylko jej twarz i zdecydowanie dostrzegacie, że w ręce dzierży ona pistolet, ale odkłada go na bok, kiedy was zauważa. Dobrze, czyli to jednak wy. W porządku, wejdźcie. Coś się stało? Droga pani, ostrożnie z tym. Wolę zapytać, kto mnie odwiedza tutaj. Raczej nie ma zbyt wielu osób, które przychodzą tylko w pokojowych zamiarach, prawda? Mieliśmy być uważni, więc... Naturalnie. Więc jestem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak jest. Ona nas wpuszcza, tak? Tak, wpuszcza was do środka, do swojego pokoju. On rozmiarowo jest podobny do waszych, tak naprawdę duże łóżko, kilka krzeseł przy podłużnym stole, oczywiście okna, jakiś barek, coś w rodzaju komody, lustro, dywan, miękki dywan na ziemi. To chyba znak rozpoznawczy tego hotelu. A nie było was raptem godzinę, może trochę dłużej. Już się czegoś dowiedzieliście? Rzeczy samej. Więc... Udaliśmy się do księgarni. Tutaj ja patrzę na Miltona, Alina Lorenza, żeby mi pomogli. Odlika Kniga, bardzo znana księgarnia. Niezwykle znana w kręgach naukowych. Mhm.
Pani ojciec nam zostawiał, pani, zaznaczy tobie już właściwie jesteś przyczyna, ty okruszki. Te trzy zbieg ulic, tam była właśnie ta księgarnia. I o dziwo, właściwie nawet małe zaskoczenie, czekała książka na pani nazwisko do odbioru. Ulubiona książka pani ojca, o której pani wspomniała. Kładę tą paczkę i dobrze, proszę otwórzmy ją w takim razie. Ona zabiera się od razu do tego. Proszę nam wybaczyć wścibskość, ale uznaliśmy, że sprawdzimy, czy było coś tam ważnego, żebyśmy mogli kontynuować. Mam nadzieję, że nie będzie pani na nas zła. Zależy nam, tak. Chcę wesprzeć jakby właśnie też Lorenza, że no, jeżeli mówimy tutaj o szybkości działania, to no, chcieliśmy, że tak powiem, zadziałać, ale bez pani wiedzy no, nie możemy pójść dalej. Trochę sam pominęliśmy. Sam odbiór książki był już w pani imieniu, jakby poczuliśmy się troszeczkę zobligowani, by jak najszybciej to sprawdzić, no i otrzymaliśmy rezultat, który nas zadowala, ale zresztą proszę rzucić samemu okiem na to. Chcę wyciągnąć te dwie rzeczy, ten pierwszą tą wiadomość, tą kartkę, no i ten kwitek z liczbą 187. Ja bym chciał waszą trójkę, panowie, bo się odezwaliście, o test jakiejś umiejętności interpersonalnej. Uroku, gadaniny albo perswazji. Gadanina. Randallowi się udaje test uroku. Łaga. Normalny sukces, ekstremalny sukces gadaniny u Miltona i porażka u Lorenza. No i przerzutaj. Czy wystarczy? Taka ilość sukcesów? Tak, wystarczą. Wystarczy taka ilość sukcesów jak najbardziej. Kwestia tego, że na twoje słowa widzisz, że Jasmina raczej nie to, że była niezadowolona, ale trochę się speszyła tym, że mimo wszystko przeglądaliście to, ale słowa Miltona, słowa w połączeniu ze słowami jeszcze Randalla chyba trafiły do niej, że były po prostu potrzebne jako dodatek do twojej wypowiedzi i kobieta wzruszyła po prostu ramionami. No cóż, ale wyciąga tą księgę na zewnątrz, ogląda ją z każdej strony, po czym zaczyna ją kartkować, zupełnie tak samo jak ty to robiłeś, Lorenzie. Ale coś udało się znaleźć? Coś wam to mówi? Drodzy państwo, bo to chyba nic nie ma. Nie no, tutaj. My tutaj podaliśmy. Ja wyciągałem jej. Wyciągnąłeś. Dobrze. Ona... Tak, tak. Przesuwam po stole w jej kierunku. W porządku. Mówi to coś pani? Oprócz nazwiska panieńskiego mojej matki, to nie. Nie. W takim razie musimy się tam udać razem, najpierw znaleźć to miejsce. Być może w recepcji będą wiedzieli, co to jest za miejsce. Chyba, że chcesz, byśmy dalej kontynuowali to, ale by to kontynuować, no naturalnie musimy znać nazwisko, tak, o którym mowa w notatce. Decyzja należy do ciebie oczywiście. Kobieta spogląda na was. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica tutaj, skoro jest to jakieś hasło. Moja matka nazywała się Bara Tutić. Więc chyba nie jestem potrzebna, żeby to przekazać dalej. A co powiedział doktor? Jeszcze go nie widzieliśmy. Najpierw uznaliśmy, że to jest ważniejsze, żeby się z panią rozmówić na ten temat, przekazać to i następnie udać się do doktora. Rozumiem. Po prostu zastanawiałam się nad tym, no bo dziwnie się czuję. Jestem tutaj, to wszystko jest podszyte jakimś niebezpieczeństwem. Z drugiej strony być może ojciec po prostu jest u niego, albo on wie, gdzie ojciec się znajduje, więc... Jest takie prawdopodobieństwo. Dlatego jest również prawdopodobieństwo, że jego przyjaciel może być jakoś w to zamieszany. Dlatego zostawia poszlaki dla pani. O to chodzi. Dla ciebie, przepraszam. Takie nie szkodzi. Nie chcemy też... Niedobrze byłoby popadać w paranoję oczywiście i tutaj podejrzewać teraz każdą osobę, aczkolwiek ostrożność jest wskazana. No tak. Sama nie wiem dokładnie, jak rozegrać tą sprawę do końca. Właśnie, może
Przepraszam, mów, Randalu. Proszę, nie. Może pani nam powie, czy... Bo zastanawialiśmy się trochę nad tym i może to nam trochę rozświetli to. Czy zna pani tego doktora? Tego... Nie. Belenzade? Nie. Wiedziałam tylko, że jest przyjacielem ojca i że ojciec się u niego zatrzymywał. Zastanawialiśmy się, jak czy się powołać na przykład na panią, że pani nam powiedziała o nim, czy po prostu, że słyszeliśmy, że jest pani, że jest przyjacielem ojca. A myślę, że nie powinno być problemu. Myślę, że bez niczego możecie się państwo powołać na to. To pani, chyba żadna tajemnica. Czy pani ojciec być może wspominał, jakich nauk jest doktorem ten Belenzada? Może to też jakby... Tak. To chirurg. Chirurg. Miltonie. Moje dziedziny. Dobrze, to ruszamy, przyjaciele. Nie ma co tracić czasu jeszcze. Mamy chyba troszeczkę do wieczora i... Dokładnie. Dobrze, podejdźmy na recepcję, spytajmy się o te łaźnie rzymskie i może o tą nazwę dziwną. Na wieczorną porą do doktora. Tak. No nic. Popołudniową. W takim razie ruszamy. Szukać dalej. Kobieta trzyma jeszcze tą notkę w ręce razem z tą księgą. Potrzebujecie państwo coś z tego zabrać? Tu jest jakiś numer w ogóle. To może być nam potrzebne. W sensie ta notka? Ten numer? Kwitek raczej z numerem. A, dobrze, proszę bardzo. Ja biorę to w takim razie, chowam do torebki. Więc wychodzicie. Opuszczacie pokój panny Moritz. Korytarz, wody, dwa piętra w dół i recepcja, przy której się zatrzymujecie, a recepcjoniści momentalnie podnoszą się, żeby odbierać od was klucze. Przepraszam, mam pytanie odnośnie jednego z miejsc. Ja tak zaczynam po angielsku, sprawdzając, czy w ogóle ktoś się ze mną dogada. Oni patrzą na ciebie trochę zdziwieni, jakby nie do końca rozumiejąc. Ale co? Słucham? To na kartce i pokazuję nawet tą nazwę. Co to jest? Pouzdan Zalichi i pokazuję. A Pouzdan Zalichi? To mapę pokazuje, jakby żeby nam pokazał na samej mapie, która jest w holu. On pokazuje palcem gdzieś tam, no nie wychodzi z tamtą stronę, ale pokazuje palcem właśnie na mapę i trochę to komicznie wygląda w pewnym momencie, ponieważ on pokazuje ruch jakby naśladował lokomotywę. A potem pokazuje coś jakby budynek, dach. Dworzec. Rozkłada ręce na boki. Nie wie jak to nazwać, więc widzicie zakłopotanie na jego twarzy. To wygląda jak trochę kalambury. Dworzec, tak, dworzec. Skrytka. Tak, ja mu pokazuję, że okej, że już w porządku, już nie trzeba. Ja my na mapie. Pobliżej, bo tam ten klucz będzie w pobliskiej łaźni. My nie szukamy de facto tego miejsca. Jeżeli chodzi o łaźnię, to ja właśnie jeszcze się wtrącę i patrząc na niego, mówię głośno i wyraźnie. Rzymskie łaźnie. Romana. Terma. On kiwa. On pokazuje mapę. On kiwa głową i pokazuje ręką, że w sumie gdzieś niedaleko z tamtego regionu, że gdzieś koło tego też powinny się znajdować te łaźnie. Dotrzemy, tam znajdziemy. Myślę, że tak wiele łaźni tutaj nie jest. No, pewnie nie. Dobrze. To by tłumaczyło obecność drabów w tamtej lokalizacji. Po prostu oni czekali. Być może wiedzieli, że coś jest ukryte właśnie
Nie przepraszam. Może to mi umknęło, czyli ten Pouzden Zalichi to jest dworzec, gdzie my też przyjechaliśmy, pokazuje tak ten mi się kierunek. Wydaje. Jest jedna stacja kolejowa w Winkowci, okay. Więc... Czyli wracamy na stację, krótko mówiąc. 180, tak, skrytka pewnie 187, a klucz będzie w wodzie właśnie rzymskiej. Tam pewnie trzeba będzie nazwisko matki użyć, żeby wejść do łaźni. Sprytne. Ale... Jednak ten doktor, czy nie powinniśmy najpierw pójść tam? Być może to jest część układanki, którą pomijamy, a... Możemy pójść, a potem do łaźni. Tak, udajmy się do doktora. No doktor może być po drodze, bo jest i tak bliżej niż sam dworzec. No, tą część układanki rozgryźliśmy, a faktycznie może i doktor rzuci jakieś dodatkowe światło, bądź co bądź chyba przez te parę chwil właśnie się nie zawalą. Nie powinny. Wydałem dyspozycję. Nie zastanawia was to troszeczkę? Jest dla mnie to takie dwuznaczne, jakby być może do wydania samej paczki albo... Myślę, że chodzi o łaźnię. Myślę, że chodzi o, wiesz, o łaźnię, o to, że jeżeli ktoś przyjdzie na to nazwisko, to żeby wpuścić go do tego. Tak bym to interpretował przynajmniej. Zgadzam się. Chyba, że... A, nieważne w sumie. A co ci za bardzo, Sam nas zainteresowany również posiadał kogoś tutaj, kto miał czegoś chronić i... Możliwe. Nie wiem. Przekonamy się, myślę. Wydaje mi się, że za bardzo kombinujemy, za bardzo staramy się... A chwilę temu zastanawialiśmy się nad otwarciem paczki. Tak. Uwaga. A teraz kwestie bezpieczeństwa. Tak. Dokładnie. To prawda. No, dajmy się porwać tej intrydze. W którą stronę musimy doktor? Ruszyć? Doktor. Po drodze to jest nawet, więc myślę, przegłosowane w takim razie. Moi drodzy, chciałbym, żebyście wykonali test nasłuchiwania albo spostrzegawczości. O cholercia. Dylemat. Dobra, to ja nasłuchiwanie. Próbuję rozwinąć. Nice. Dobra. I ostatnie nasłuchiwanie rozwinąłem, to teraz niech będzie spostrzegawczość. Dobrze, co my tutaj mamy? Lorenz, tak? Od ciebie zaczęliśmy chyba. Co spostrzegawczość? Udany test. Irene, trudny test w nasłuchiwaniu. Randall, test spostrzegawczości zdany na normalnym poziomie. Hiroto ma porażkę, a Milton ma trudny sukces spostrzegawczości. Czyli praktycznie i to się udaje wam. Zanim jeszcze wyjdziecie z hotelu, być może przy drzwiach będąc, jedni z was dostrzegą, inni chwilę szybciej usłyszą pewną rzecz. Do waszych uszu dobiegnie coś, co zmąci spokój, którym charakteryzuje się Winkowci. Temat z poranka dotyczący wysadzenia torów tuż za miejscowością wraca jak bumerang. Do waszych uszu najpierw dotrą odgłosy silników, a później zobaczycie to na własne oczy. Kolumnę ciężarówek, motocykli, a także konnych. Około setki żołnierzy wojsk narodowych Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców wkroczyło na ulice spokojnego miasta. Dostrzeżecie jedną postać, jednego mężczyznę, który odziany jest w tym momencie w pełen mundur armii jugosłowiańskiej, powiem tak w skrócie. Kilka odznaczeń, pełny mundur galowy, duży sumiasty wąs, który rozchodzi się na boki, pod nim elegancko przystrzyżona broda, siwe włosy i poważne spojrzenie, które lustruje wszystko dookoła, kiedy ten mężczyzna
zostaje przewożony specjalnym samochodem, samochodem terenowym poprzez ulicę Winkowczy. Spokój w mieście zostaje momentalnie zmącony. Na Winkowczy pada strach. Strach armii, która została wysłana tutaj, z Belgradu. Serbowie wkraczają do miasta. Do miasta, które, tak jak już wcześniej powiedziałem i to, z czego zdaje sobie sprawę Lorenz, zamieszkane jest nie tylko przez Serbów, ale w dużej części przez Chorwatów. Ale jakie będą tego reperkusje, dowiemy się na następnej sesji, moi drodzy. Teraz już wam zatem serdecznie podziękuję. Dzięki. Dziękuję. Tutaj sobie postawimy kropeczkę.